Komisja, otwieram posiedzenie Komisji Oświaty. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu. Zastępca wyznaczony? Nie, jeszcze, bo nie członkowie Komisji Rolnej, proszę o podniesienie ręki. Policzymy, ilu mamy członków. Raz, dwa, pięciu. Pięciu, czyli jest kworum. Tak, na dziewięć. Jest kworum. Czyli otwieram również posiedzenie Komisji Rolnictwa. Nastąpi teraz wybór prowadzącego. Zaproponuję swoją osobę. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie, nie ma. To proszę podnieść rękę, kto jest za. Dziękuję bardzo. Czyli otwieram posiedzenie Komisji Wspólnej. W tej chwili oddam głos panu wójtowi i za chwilę przejdziemy do spraw bieżących. Szanowni Państwo, Państwo Przewodniczący, chciałem na początku przedstawić nową osobę, bo tutaj słyszałem w kuluarach, pojawiały się pytania, kto to jest. Już jest to nowy pan kierownik referatu inwestycji, pan Wiesław Zbiorczyk, został w wyniku rekrutacji przeprowadzonej, która była robiona trzy razy został wybrany na kierownika referatu inwestycyjnego. Jest to zmiana organizacyjna, która spowodowała, że dwa referaty inwestycyjne do tej pory, zarówno referat inwestycji liniowych, jak i referat inwestycji kubaturowych, został wyłączony jeden referat pod wodzą teraz pana Wiesława Zbiorczyka. A może poproszę pana Wiesława, żeby pan pierwszy sobie też powiedział. Witam Państwa. Zbiorczyk Wiesław, mam 53 lata. Skończone studia inżynierii środowiska, doświadczenie zawodowe, kierowanie zakładami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Takie największe moje doświadczenie w tej branży. Gospodarką komunalną, taką no, praktycznie przez ostatnie 15 lat mniej lub bliżej lub dalej byłem związany, także nie jest referat, nie jest rzeczą całkiem obcą. Natomiast zagadnienia, które tutaj w referacie są, no, wymagają jednak dość dużo poświęcenia uwagi i takiej rozeznania i w terenie, i w zagadnieniach, także w tej chwili jestem na etapie zapoznawania się z pracą referatu. Na powtórzenie ważności? Zbiorczy wiesz. Dobrze. Dziękuję. Czy są jakieś pytania z Państwa strony? Nie widzę. Zostań się. Nie, nie. Dobrze, ja też zobaczę. Na prośbę pani skarbnik, znaczy zaczniemy normalnie według kolejności spraw według porządku obrad. Natomiast w momencie, kiedy się pojawi pani skarbnik, przejdziemy do budżetu. Chcielibyśmy być naprzeciw prośbie pani skarbnik, tak? Proszę. Zatem punkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Aquanet Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków dla odbiorców spożywie w rejonie ulicy Jaworowej. Druk numer 175. Kto za ten omówi? Oddaję głos panu. Aquanet Spółka Akcyjna na terenie gminy Dopiewo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na części miejscowości Skórzewo. Dotyczy to części ulicy Jaworowej, ulicy części Przylesie, Lipowej, Mieczykowa i części Szabatkowej. Rolą pana wójta jest weryfikacja takiego wniosku i w związku z powyższym trzeba pewne kroki tutaj przedsięwziąć, żeby tą weryfikację przeprowadzić. Wniosek został złożony prawidłowo, mianowicie 22 października, czyli
zachowany jest ustawowy obowiązek złożenia wniosku na 70 dni przed wejściem w życie. Spełniony też jest wymóg złożenia równocześnie wieloletniego planu modernizacji rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Następny etap jest to kwestia oceny formalnej wniosku. Tutaj pod tym względem też wniosek spełnia wszelkie wymogi zarówno ustawy o zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków, jak również tak zwanego rozporządzenia taryfowego. Wniosek jest zgodny ze wzorem wniosku określonym w tym rozporządzeniu. Odnośnie kosztów przewidzianych w tym wniosku, nasza ocena może polegać na sprawdzeniu kosztów wymienionych w tabeli D pod kątem celowości ich podnoszenia, z tym, że jedynym kryterium oceny tutaj jest kryterium legalności. Oznacza to, że możemy jedynie sprawdzić, czy dany rodzaj kosztów jest zasadny i mieści się w kosztach przewidzianych dla tej działalności, natomiast nie możemy w żaden sposób ingerować co do wysokości przewidzianych nakładów w danych pozycjach. Koszty przewidziane do realizacji są ustalane na podstawie roku obrachunkowego, czyli 12 miesięcy działalności poprzedzających złożenie wniosku. Także nawet trudno w tej chwili mówić o jakiejkolwiek weryfikacji czy sprawdzeniu rzeczywistych danych w tym zakresie. I summa summarum wniosek przewiduje wzrost stawki za wodę dla gospodarstw domowych o 61 groszy, dla pozostałych odbiorców o 1,89 zł i wody TEPOSZ o 5,59 zł. Jeśli chodzi o ścieki, wzrost dla gospodarstw domowych przewidziany jest o 99 groszy, dla pozostałych odbiorców o 4,23 zł. Reasumując, dla przeciętnej czteroosobowej rodziny przy średnim zużyciu wody 3 m sześciennych na dobę będzie to wzrost z tytułu podwyżki wody 2,53 zł, z tytułu podwyżki za ścieki 3,39 zł, czyli łącznie 5,92 grosze na rodzinę na miesiąc przez kwota brutto. Nie komentuję, czy jest to dużo, czy mało, taki wniosek został złożony. I to tyle, jeżeli jakieś pytania są, można. Może otwieram dyskusję. Proszę, Mariusz. Chciałbym się zapoznać ze starymi stawkami. Do tej pory stawki odmienne. No tak, o 16 groszy. O 16 groszy czy o 61 groszy? Powiedział pan, że 61 groszy. No to pomyłka. 16 groszy. O 16 groszy. Tak, przepraszam. Przepraszam. Czeski błąd mi się wprowadza, oczywiście nie zauważyłem. Przepraszam bardzo. Do tej pory było 4,54 brutto, teraz 4,70, znaczy przewidziane jest 4,70, czyli 16 groszy. A ta druga stawka, o której mówiliśmy? Za ścieki. Bo my nie mamy tutaj, że tak powiem, ścieków. No, że ja nie mam w mojej projekcie uchwały. Nie, no macie, jak? Kogo nie? Tabelka numer 2. Wysokość cen za odprowadzanie. O, przepraszam. Za odprowadzane ścieki. Proszę. Czy jeszcze? Przemokopiste ścieki. Jeszcze? To jest 38 w tej chwili, a było? 18. Przepraszam, też moja pomyłka. Nie wiem, jak mi się to gadło. To jest 20 groszy podwyżki. Przepraszam bardzo. Czyli 6,18. No, czyli suma summarum te wyliczenia co do podwyżki na rodzinę też będą mniejsze. No. Nie, przepraszam bardzo. Wyliczenia nie ma błędu.
czytając także wyliczenia, czyli skutki finansowe dla rodziny są aktualne, natomiast tutaj, przepraszam za pomyłkę. 15 zł miesięcznie, czy osobowo? Nie, 5,92 brutto na rodzinę. Ja liczę na rodzinę. Zakładając, że każda osoba zużywa 3 metry sześcienne na osobę, bo tak przewiduje. 3 metry sześcienne na miesiąc? Na osobę na miesiąc. Czyli na rodzinę 12 metrów i suma summarum 5,92 na rodzinę osobową. Tak? Mariusz, już? Przemoko Kopustecki, proszę. Ja mam takie pytanie, bo to jest wyszczególnione, jaki zakres ulic, więc wygląda pewien skład tej grupy taryfowej, znaczy tych cen. Czyli jeśli będą takie nowe podłączenia jakieś ulicy obok na przykład, czy to już nie będą obowiązywać te taryfy i czy aktualnie to będą mogły być sprzedawcą do osoby? Jeszcze na osobę. Podaję jakiegoś nowego klienta, który nie jest jeszcze tutaj w terminie. Może ja odpowiem. W tym momencie generalnie spółka, jak mamy posiada zezwolenie wójta gminy do firmy na obsługę prowadzenia ścieków z tych nowych ulic, które są numeracyjnie wyliczone, te, które są zawarte w nich, jeżeli powstanie nowa ulica lub nowe gospodarstwo przy nowych ulicach, a plany chcą, że tak powiem, pozwolić, te posesje będą mówić o rozszerzenie zezwolenia na te dostawy wody i odprowadzenie ścieków w tym momencie. Ja przypominam, że kilka gospodarstw, nawet nie kilkanaście, a kilka, które ja i dwa chyba bodajże na ulicy Szerokowej już bezpośrednio tutaj między miastem Boga. Znaczy ja uważam, że nie mamy z tym co dyskutować, bo tego co pamiętam, tak nie mamy wpływu na to, czy przyjmiemy, czy nie przyjmiemy, takie stawki będą obowiązywać. Także to jest tylko platforma, proszę Państwa. Uważam, że nie ma co tracić czasu. Ja mam jeszcze pytanie do czwartej kategorii, tutaj o ten abonament. W tej chwili tutaj mam przed sobą, a ile w zeszłym roku był ten abonament? Bo w moim zdaniu to jest dużo. I to jest odpowiedź właśnie. Abonament wzrósł o 61 groszy. Czyli czy wzrośnie, powiedzmy tak. Stanie się faktem, kiedy będzie uchwalony. To na pewno na miesiąc. No dobrze, ja to wszystko rozumiem, że się pomalutku. Tak 8,8 chciała połowie 9 brutto, nie 9,9. No to jest w końcu. Ja oprócz wody po prostu to automatycznie masz doliczane, a że my dzisiaj robimy do pamiętu troszeczkę, za chwilę zup wystawi nam też stawki i to samo będzie po prostu odbiera bardzo mamy drogi. Ja uważam, że nie wiem, mi się wydaje, że bez sensu jest podnoszenie do abonamentu, bo ona jest bardzo wysoka stawka. Szanowni Państwo, trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że my możemy tylko zakwestionować ewentualnie kalkulacje, jako przedstawił nam Aquanet. Myślę, że tutaj pracownicy urzędu, pan wójt te kalkulacje sprawdzili, czy można się do nich doczepić, a mówi pan wie? Czy nie? Czy jeżeli ona jest prawidłowa, to właściwie to nie możemy zakwestionować, to nie mamy tutaj wyrażać wielkiego żalu, bo on jest tak na nic się zda. Można. Właśnie na tym polegała nasza weryfikacja. Pan wójt zlecił mi sprawdzenie wniosku pod tym kątem. Nie widzę elementów, które pozwalały zakwestionować. Tak, no to mamy prawo. Dokładnie tak. Miałby te stawki nie być zatwierdzone. Musiała być podjęta uchwała o niezatwierdzeniu stawek, ale wtedy trzeba wskazać... podważyć kalkulację. Nawet nie. Przepisy prawa musiały być udowodnione, zostały podjęte, że wniosek został złożony z naruszeniem prawa. Podważyć kalkulację. No nie tylko. Dla mnie to jest akurat szersze pojęcie. Przegrał się na siebie, bo jedno tylko pytanie. Czy my, panie wójcie, w obecnej sytuacji w tym rejonie z budżetu gminy do tej wody coś dopłacamy, czy nie? Nie, nie, nie. No i to jest... Nie, to są klienci Aquanetu. Zgodnie z zasadami taki wniosek muszę przedstawić również w gminie. Tak
samo jak wszystkich gmin członkowskich. One działają na naszym terenie, więc przyjąć tą uchwałę musimy, tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Myślę, że nie. Dziękuję. W takim razie przejdziemy do głosowania poszczególnymi komisjami. Pozwolę sobie zacząć od Komisji Oświaty. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciu członków za. Na sześciu obecnych. Nie, za dużo. Pięciu. Pięciu jest obecnych w ogóle. Nie, pan Heniu. Pięciu. Dziękuję na głośno. Ile było pięciu. W rolnictwie jest siedmiu. Ośmiu. Tylko Jacka nie ma. Bardzo proszę członków Komisji Rolnictwa o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Siedem. A, jeszcze jeden. Jeszcze raz, jeszcze raz proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Osiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto z członków Komisji Budżetu jest za poparciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem na siedmiu obecnych. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Obocowa we wsi Konarzewo. Druk numer 176. Proszę, kto mówi? Ja. Szanowni Państwo, prezentujemy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Obocowa. Ona znajduje się w Konarzewie. To jest pierwsza ulica taka wewnętrzna, jadąc od strony Dupkiewa w kierunku Konarzewa po lewej stronie. Tam dzisiaj już stoją trzy budynki, dwa są skierowane do ulicy, w kierunku ulicy Dopiewskiej. Jeden bezpośrednio przy tej właśnie, której nazwę nadajemy teraz. Przynajmniej opiniujemy ten projekt uchwały. Składa się ona z dwóch działek wewnętrznych, 24/7 i 24/10. Nazwa ta nie występuje w miejscowościach, gdzie kod pocztowy jest 62070. Dobrze, otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jest jasne, ulica jest prosta. Nazwa rzadko występująca w naszej gminie, a nie wiem, czy w ogóle występuje. Nie, nie występuje. Przynajmniej to mówiłem podał 62070. Także udało się. Przejdziemy chyba do głosowania, tak? Chyba, że mamy. Dziękuję. Komisja Oświaty. Proszę, kto jest za? Proszę podnieść rękę, ale wysoko, żebyśmy policzyli. Wynik nie. Punktu na 5 osób za. Dziękuję. Komisja Rolnictwa. Proszę o przegłosowanie, kto jest za? 8 osób. Dziękuję. Pozwolicie, się rozbierze kolegę. No on nie jest w Komisji Budżetu. Ale jest. Jest? Ale tak nie było. Tak nie. Kto z Komisji Budżetu jest za poparciem? 7. No i kolejna następna. Przejdziemy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zborowo. Będziemy mieli kilka, tak? Dwie, bo to jest temat, który wraca ponownie. Nie spotkał się z akceptacją Państwa poprzedni projekt, który zakładał, aby ta droga wewnętrzna i jej przedłużenie miało jedną nazwę. Więc teraz prezentujemy uchwałę, w której propozycja jest, aby nazwać jeden fragment ulicy, czyli jeden fragment działki 2/62 ulicą rejonową, a drugi fragment ulicy działki ulicą terenową w miejscowości Więckowice.
Ja tylko Państwa proszę o wprowadzenie małej korekty, bo w uchwale na początku piszemy, że jest część działki numer ewidencyjny 2/62 i ona stanowi ulicę rejonową i też część działki stanowi ulicę terenową, bo to jest jedna działka ewidencyjna. Ale zborową, nie wiem, co to jest. Tak, przepraszam. Zborową. Otwieram dyskusję. Ostatnio była ożywiona dyskusja na ten temat. Chodziło o to, że miała to być jedna ulica, tak z tego co pamiętam. I jedna nazwa. No, jedna nazwa ulicy, a była trochę, że tak powiem, pogięta. W tej chwili są dwie. Sytuacja została wyprostowana. Myślę, że nazwy neutralne. Jedziemy. Dziękuję. Komisja Oświaty, kto jest za? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na sześciu obecnych jednogłośnie wszyscy za. Komisja Rolna. Proszę o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. 8, dziękuję. Komisja Budżetu, kto jest za? Proszę podnieść rękę. 8. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do punktu. Będziemy troszeczkę, że tak powiem, skakać po tych punktach tematycznie. Także przechodzimy do punktu 12, bo on też będzie referowany przez pana Remigiusza. Projekt uchwały w sprawie przekazania drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność gminy Dopiewo położonej w Dopiewie przy ulicy Łąkowej obejmującej działkę numer ewidencyjny 738/15 dróg 186. Szanowni Państwo, już od jakiegoś czasu realizujemy temat budowy komisariatu policji w Dopiewie. Gmina, też Państwo jako radni podjęliście już sporo działań w tym temacie. Między innymi została zmieniona uchwała w sprawie planu miejscowego, dzięki zapisom tego planu umożliwia się realizację tego przedsięwzięcia. No tutaj jakby ze strony starostwa otrzymaliśmy wniosek, aby no w trybie pilnym jak najszybciej przekazać grunt, który został w tym celu wydzielony z terenu gminnego. On się mieści, ta działka mieści się przy ulicy Łąkowej. Zostało wydzielone zgodnie z potrzebami na taki budynek 2000 m kwadratowych. Po również konsultacjach z Komendą Miejską Policji wydzieliliśmy działkę. Dzisiaj prosimy Państwa o wyrażenie zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe właśnie tego terenu w celu budowy komisariatu. W 2016 być może już rozpocznie się ta inwestycja, na 2017 jest planowane jej zakończenie. W standardach, które oczywiście obowiązują dzisiaj w starostwie i w zasadzie w samym kraju. Dziękuję bardzo. Myślę, że temat jest na tyle znany i od dłuższego czasu przerabiany, że chyba dyskusji tutaj nie będziemy podejmować, bo oczywiście, żeby powstał ten komisariat, to nikt od nas tej działki nie kupi, nikt mi ją przekazać. Także chyba, że są jakieś pytania, nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Komisji Oświaty jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 osób. Dziękuję. Komisja Budżetu. Rolna. Proszę o przegłosowanie. Za. Jednogłośnie 8. Komisja Budżetu, kto jest za? Proszę podnieść rękę. 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Wszystkie tematy? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Dopiewo, o której mowa w artykule 80 ustawy 2 ustawy o systemie oświaty wysokości wyższej niż wysokość określona w artykule 80 ustawy 2 dla publicznych przedszkoli
prowadzącym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. Druk numer 178. Oddaję głos panu wicewójtowi. Okej. Okay. Szanowni Państwo, uchwała ta to kontynuacja przyjętej w 2013 roku polityki naszej gminy, Rady Gminy i Urzędu w odniesieniu do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i inne jednostki niż Urząd Gminy, czyli są to tak zwane publiczno-prywatne przedszkola. Te publiczno-prywatne przedszkola dotowaliśmy, każde dziecko w tym publiczno-prywatnym przedszkolu dotychczas dotowaliśmy kwotą 1200 zł rocznie. Taką kwotę też proponujemy w tym roku, czyli nic nie zmieniamy. Uchwała będzie obowiązywała, czy ta dotacja, jeśli zostanie ta uchwała, że tak powiem, przyjęta, będzie obowiązywała w roku 2016. Tak jak powiedziałem, dotyczy ta dotacja przedszkoli tak zwanych publiczno-prywatnych i chodzi tutaj głównie o to, żeby za tę kwotę były realizowane zajęcia dodatkowe w tych przedszkolach. Przypomnę, w 2013 roku, to się nie wzięło znikąd, w 2013 roku władza ustawodawcza nakazała obcięcie stawek za te zajęcia dodatkowe do 1 zł i to jest jak gdyby wynikiem. I my od razu w 2013 roku też taką uchwałę uchwaliliśmy, a dzisiejsza uchwała no jest jak gdyby skutkiem tych naszych wcześniejszych działań. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Przypomnę tylko, że już takie uchwały podejmowaliśmy w związku z tym, że dofinansowujemy te przedszkola prowadzone przez osoby prywatne, ale na prawach przedszkoli publicznych, także tutaj się nic praktycznie nie zmienia, nie zmniejszamy, nie zmniejszamy, a przyjąć tą uchwałę musimy normalnie, było wszystko w porządku. Pytanie? Na dzień dzisiejszy 636 tysięcy. Jest, to znaczy liczba dzieciaków prawdopodobnie nie ulegnie mocnej zmianie do czerwca. Może się zmienić w roku przyszłym, ale tutaj też obecnie dotyczy 530 dzieciaków. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Proszę, ile zwiększamy tą kwotę? Kwota zostaje niezmieniona. W sensie dotacja jednostkowa jest niezmieniona. Taką też mieliśmy w poprzednim roku. Czyli generalnie mamy to ujęte? Tak. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję jednogłośnie. Komisja Rolna. Moje komisji proszę o głosowanie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie, dziękuję. 8 za. Kto z Komisji Budżetu jest za przyjęciem uchwały? 5, 6, 7. Justice? 8. 8. Dziękuję. Uchwała została zaopiniowana. Tak jak wspominałem, przejdziemy teraz do spraw związanych z budżetem, czyli zmian. Dobrze, oddaję głos pani skarbnik.
najpierw tutaj przeznaczenie umorzonej pożyczki, tak? Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego, druk numer 179, punkt 5 w naszym porządku obrad. Proszę. Tutaj ta uchwała jest standardowa, otrzymaliśmy jak gdyby decyzję o umorzeniu pożyczki, w związku z tym konieczne jest podjęcie takiej uchwały ze wskazaniem, na co te środki zostaną przeznaczone. I tutaj wskazaliśmy, że na budowę kanalizacji w miejscowości Zakrzewo, ulica Cany Złomnych, Gwiazdistej i Rzeźbowej, na to wydatki zostały w tym roku wykorzystane dla tego. Robiliśmy do innych, to było 76 tysięcy, teraz jest 42 i do końca roku jeszcze będą dwie pożyczki, które mogą być umorzone. Proszę tak, a tutaj inna będzie na następną inwestycję, nie? Bo to w zależności od tego, jak wpisujemy we wniosku do Wojewódzkiego Funduszu, a tutaj wskazaliśmy te inwestycje. Dobrze, dziękuję w takim razie. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Oby jak najwięcej tej kasy nam umarzaną, tak? Żebyśmy jak najwięcej tego mieli. Proszę, Komisja Oświaty, kto jest za? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Jednogłośnie 6 osób. Komisja Rolna. Proszę przegłosowanie, kto jest za? 8 osób jednogłośnie, dziękuję. Komisja Budżetu, kto jest za pozytywne opiniowanie? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy zatem do punktu 6. Też, tak? Tak. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w szybach zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Druk numer 180. Wcześniej, już na wcześniejszej sesji, chyba tutaj sierpniowej, wrześniowej była przedkładana ta uchwała. Wtedy Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji wniósł uwagi, że nie wskazaliśmy tam szczegółowo przepisów dotyczących pomocy de minimis. To jest tutaj paragraf pierwszy, punkt 9 jest dodany do wcześniejszego i punkt 10. Oraz w paragrafie 7 jest wskazanie, że obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku, dlatego że to rozporządzenie też obowiązuje do tego okresu, trzeba było tam doprecyzować. I tutaj jeszcze jest wskazane, że wnioski o dotacje dotyczące roku 2016 kieruje się do wójta gminy w terminie do 15 grudnia. W paragrafie trzecim, punkt pierwszy. Tam. Czyli to są te zmiany, które musieliśmy dodać. Tak, Państwo też otrzymaliście informacje w zakresie, bo prosiliście wtedy o informacje, jak wyglądają na naszym terenie tutaj zabytki. Tak, to było czyli, że tak powiem, poprawiamy własną uchwałę. Znaczy, osobą projekt wtedy wycofaliśmy ją w związku z tym, że UOKiK wniósł uwagi, nie? Nie było. Poprawiamy. Projekt własnej uchwały, także przepraszam, poprawiamy tutaj. Czy jakieś pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Komisji Oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. Dobra. 6 osób za, dziękuję jednogłośnie. Komisja Rolna. Komisja Rolnictwa, kto jest za? 7, dziękuję jednogłośnie. Komisja Budżetu, kto jest za? 4, 5, 6, 7, 9, 8, punkt 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego w 2016 roku na terenie gminy Dopiewoz, druk numer 181. Pani skarbnik? Brzydko. Dobrze. Proponujemy w tej uchwale obniżenie tutaj średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2016 rok z kwoty 53,75 do 42. Jak gdyby podjęcie też tej uchwały jest konieczne, żebyśmy mogli, żeby do końca roku mogła wejść w życie. Dobrze. Otwieram dyskusję. Nie widzę. O, to obniżenie to jest ze względu na to, że w kraju jest zmniejszona cena? Nie, nie, bo to jest maksymalna i wtedy... A my obniżamy. A my obniżamy, nie? Tyle byśmy mogli wziąć maksymalnie. 53,75. Nie, nie, nie. Malejącej. Staramy się co roku tak w miarę, jak powiem, uśrednić tą naszą cenę skupu. A jaka była dotychczasowa stawka? 40. Ale to dla podatku rolnego. Tak, Tadziu? Tak. Proszę bardzo. Ja po prostu, szanowni państwo, ja chciałbym, żeby zostali na tym samym poziomie, co w zeszłym roku, dlatego że wszyscy wiemy, że w tym roku naprawdę była susza, były trudne warunki, rolnicy wiele niższe plony mieli i w związku z tym po prostu ja proponuję, żeby zostali na tym samym poziomie. Dobrze. Jeżeli mógłbym tutaj się odnieść do tego, tak że my zawsze co roku właściwie zostawiamy, trochę obniżamy od tego, co proponujemy, bo kiedyś byśmy mogli chociaż tam o te parę złotych podnieść, kurczę, tak mi się wydaje. Decyduje Rada. No oczywiście. To jest moje tylko i wyłącznie moje pytanie. Czy jeszcze jakieś głosy? Czy warto, przepraszam, czy mamy dane na temat tego, jak to są te podatki wstępne w gminach, że mamy to wcześniej? Mamy. Tak, Staszek, tylko nie przyniosło, nie wzięłam ze sobą, tylko momencik zaraz. Też należy na to, żebyśmy nie odbiegali. No, ogólnie mamy najniższe. Generalnie pani skarbnik za chwilę przyniesie, ale żeby Łukasz się pomógł, to powiem, że na gminy bardziej rolnicze, jak gmina Dopiewo, takie jak gmina Pleszew czy gmina Bóg, z tego co pamiętam, ma ceny wyższe. Z naszych też wyższe? Tak. To ale zaraz się przekonamy. Szanowni Państwo, powiem nieskromnie, że przez kilka lat byłem pierwszym takim adwersarzem tego, żeby tego podatku nie podnosić, ponieważ warunki w rolnicy były takie, a nie inne i chyba od 3 lat nie podnosiliśmy w ogóle tego podatku. Dwóch na pewno, cały czas 40 zł. Też z takim ogromnym bólem serca tego, co przyjmuję, że te 2 zł trzeba podnieść, bo pochodzenie moje, Państwo znacie i temat, na temat pracy na roli moje zdanie również znacie. Natomiast jest tylko jedna kwestia, żebyśmy w pewnym momencie nie zrobili takiej sytuacji, jak mieliśmy kiedyś z wodą, żeśmy w ogóle nie podnosili, ta rozpiętość się zrobiła bardzo duża. Nie? I w tej chwili, jeżeli już od 3 lat nie będziemy nie podnosili, czy od 2, a cena już jest różnica 13 zł na tonie, na kwintalu, więc żebyśmy tego tej wielkości nie zagubili, bo żebyśmy w pewnym momencie jednego roku nie musieli podnieść 6 albo 8 zł, bo wtedy będzie bardzo drastyczna podwyżka i wydaje mi się, że jeżeli to będzie, jest u nas najniższa cena jak w ościennych gminach, to powiem szczerze, że z bólem serca, ale uważam, że te 42 zł powinniśmy w jakiś sposób przyjąć, chociaż mam prawo to powiedzieć, ponieważ sam jestem rolnikiem i moje rolnicze pochodzenie wszyscy znają. Niech pan tylko powie, jakie są podobne. Staszek ma 48,95, to jest na tą obowiązującą 2015, bo nie mamy jeszcze pieniędzy. Tarnowo 48, Bóg 55, Rokietnica 51 i komorniki mają 40.
Ale w większości tutaj mają wszystkie. Nie, komornicy mają niższą. Mają taką samą. Nie podniosłem z tego, co się orientuję, że też będę podnosić, bo też ta rozpiętość mają bardzo dużo już, nie? Maksymalnie. Justin, tylko jedno pytanie, kiedy oskanie było podniesione? Od 3 lat jest ta sama, bo powiem szczerze, że zawsze byłem wnioskodawcą tego. I dzisiaj mogę powiedzieć, że mogę się uderzyć pierwszy, że powinniśmy co roku po troszeczku, ale podnosić, bo później nagle jest 2 zł i się okazuje, że to jest duży procent z tego, nie? Ta statystyka, którą pani Skarbnik nam podała, na siebie gmina, oni też podnieśli, to jest... Nie wiem na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie sprawdzałam. Jeżeli mogę, pani przewodniczący, pani skarbnik, na pewno pani ma wyliczenia, jakie będą skutki finansowe do takiego gospodarstwa 25-30 hektarowego. No. Dla gospodarstwa nie mam tutaj, ale ogólnie dla budżetu skutki tutaj wyliczyłam, nie? To jest, no bo to w zależności tego, jaka klasa, dlatego trudno powiedzieć, nie? Jakie gospodarstwo. No to jest tutaj jest 36 tysięcy, to jest dla budżetu. No to są pieniądze, niekiedy bijemy się o te pieniądze. 5 zł od hektara wychodzi w tej chwili podwyżka, bo 2,5 kwintala jest od hektara, tak? Tak. No to w tej chwili podwyżka będzie na hektarze 5 zł. Czy... No w przeliczeniu jest... potem trzeba przeliczyć na... W 20 hektarach to jest 100 zł na rok. Hektary przeliczeniowe, nie? Bo tu klasy w zależności od klasy. Od 3 lat nie było. W przypadku rolników takich, którzy mają nawet 10 hektarów, no to podwyżka nie jest aż tak, mówię podwyżka, jest aż tak duża, jak było na przykład do Agri Plus. To się sprawdza, że jeżeli już umiecie przyjmować kimś, to są mniejszymi rolnikami, a no nie tymi bardzo dużymi gospodarstwami. Tak. Niska w tej chwili tyle tego skutku. Ta kwota jest korzystna dla dużych rolników, takich jak mówię, tak jak nie plus. Przez 30 lat ile razy zatracili na palcach, nie było liczby. Jeśli mogę tylko tutaj dodać, to że to nie było 3 lata podnoszone, to jest jedna rzecz, ale przez każde kolejne 3 lata była propozycja jednak podniesienia tego i cały czas Rada przychylała się do wniosków, żeby jednak tego nie podnosić, żeby wręcz obniżyć, bo propozycja była gdzieś tam zawsze podniesienia. Natomiast ja tu się przychylę do tego, co powiedział Wojtek, no jeżeli mamy to podnosić, to musimy to robić tak, żeby jak najmniej rolnicy to odczuli, czyli generalnie... Jeżeli nie podnieśli o 10 zł, to byłoby dużo. Bo jak widzimy, no mamy tą stawkę najniższą w tej chwili w okolicy, więc no. Dobrze. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Nie widzę. Dojdziemy za ten. Oskar, chciałem się spytać, czy dobrze rozumiem, 42 zł za kontrakt, tak? Tak, to ma. Co? Ty to ma, czyli tylko dobra. Widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Oświaty. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały z proponowaną stawką 42 zł za kwintal? Podnieś rękę. Przegłosować ten wniosek o 40? Tak, jeżeli, ale jeżeli to jest wniosek. Tadeusz, czy jest to oficjalny wniosek za 40 zł? Tak? Formalny wniosek, czyli ja musimy najpierw przegłosować. Tadeusza wniosek. 40 zł. Czyli najpierw głosujemy wniosek radnego Tadeusza Bartkowiaka o obniżenie tej stawki do 40 zł. Komisja Oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Jedna osoba, czyli 5 przeciw, jedna osoba wstrzymująca się. Komisja Rolna? Proszę swojego kierownika, kto jest za przyjęciem wniosku? 4 osoby. Kto jest przeciw? 4 osoby. Nie ma wstrzymujących. Dziękuję, czyli nie było rozstrzygnięcia. Komisja Budżetu, kto jest za? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kto się wstrzymał? 1 przeciw, 1 znaczy, jeden za, jeden wstrzymujący się i 6 przeciw. Czyli we wszystkich 3 przypadkach wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. I przechodzimy teraz do głosowania za uchwałą ze stawką 42 zł za pinta. Proszę, Komisja Oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się. Dziękuję. Komisja Rolna. Członkowie Komisji Rolnictwa, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z podniesioną stawką? 4 osoby, kto jest przeciw? Jedna osoba, kto się wstrzymał? Dwie osoby, kto się wstrzymał? Dwie osoby. Komisja Budżetu, kto jest za, proszę podnieść rękę. 5, 6, 6 za. Kto jest przeciw? 1, 2, 2. Czyli 8, 6. Dziękuję. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez wszystkie 3 komisje. Dziękuję bardzo. Punkt 8 naszego porządku. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności w wysokości stawek opłaty targowej, druk numer 182. Więc jeśli chodzi tutaj o uchwałę w sprawie poboru opłaty stawek opłaty targowej, od 2016 roku jest jak gdyby zmieniły się przepisy i jeśli wprowadza się uchwałę, to do tej obowiązującej dzisiaj uchwały trzeba by było dopisać, że wprowadza się uchwałę w sprawie na terenie gminy Dopiewo, żeby ta opłata mogła być egzekwowana. W związku z tym tutaj, że dochody z tej opłaty są 400 do 500 zł rocznie i nie ma, jak gdyby tutaj nie mamy na dzień dzisiejszy inkasentów. Tutaj gdyby byli inkasenci, powód może tego byłby... Proszę, ale do tego dochodzą koszty, dlatego proponuje się uchwałę tutaj w sprawie uchylenia. Jeśli inkasa, tak. Jeżeli by było inkasu, myślę, że dlatego nie ma, bo kiedyś chyba tutaj z tego co patrzyłem właśnie było inkasa opłaty. Proszę, otwieram dyskusję. Są jakieś pytania? Ja powiem ten razem, bo ja kiedyś to robiłem ten plan, ja powiem szczerze, faktycznie to jest bardzo dobra decyzja ze względu na to, że to są tak małe przychody, że po prostu nie opłaca się w ogóle to, żeby to egzystowało, bo to nie ma sensu, jeżeli każdy komukolwiek, no to praktycznie by było na zero. Bo dochody nawet nie wiem, no bo dochody mamy 400, nie? Gdyby on musi chodzić jak to. Tak. Bo to koszt utrzymania, nie? Tutaj albo pracownik tutaj urzędu, albo. A to jest mówię na dzień dzisiejszy, jak mamy tutaj zaewidencjonowane, to jest 400 kilka złotych, nie? Czyli... Jeśli chodzi o budżet gminy, to ja myślę, że sam dochód jest, że tak powiem, bardzo znikomy. Natomiast myślę, że koszty tego ściągania, jeżeli zaczęlibyśmy się tym zajmować faktycznie w cudzysłowie powiem poważnie, no to też poważne by były tego koszty i trudno jakiekolwiek zyski
z tego tytułu, tak? Zresztą tych straganów mamy tak niewiele w naszej gminie, że... Skąd mamy pobierać te opłaty? Mało jest miejsc po prostu, stąd ta niska kwota. Że byłoby jakieś duże targowisko, które by miało kilkadziesiąt, czy kilkaset straganów, no to byłby sens, a w tej sytuacji myślę, że nie ma. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przejdźmy zatem do głosowania. Komisja Oświaty. Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Mówię jednogłośnie 6 osób. Komisja Rolna. Pochwała do rolnictwa. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? 8 osób. Dziękuję. Komisja Budżetu. Kto jest za? Proszę podnieść rękę. 3, 4, 5, 6. Dziękuję. Jednogłośnie wszystkie komisje. 9 punkt projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Druk numer 183. Stawek podatku środków transportowych, w związku z tym, że zostały ogłoszone maksymalne i minimalne stawki. Tutaj u nas też proponuje się podniesienie tych stawek o 12 zł. A podstawowa jak gdyby zmiana dotyczy też, że stawki autobusów dostosowano w zależności od liczby miejsc do siedzenia, bo wcześniej było 30 miejsc do siedzenia, a teraz jest mniejszej niż 22 miejsca i równej lub większej niż 22 miejsca. I w tym trzeba było tutaj dostosować też jak gdyby do przepisów. I stawki mieszczą się te, które proponujemy w granicach ustawowej minimalnej i ustawowej stawki maksymalnej. W której tabelce nam się tutaj zmienia? We wszystkich po kolei szło 12, tak. Po 12. Tak. Było 612 na przykład tutaj od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu było 612. A ustawowe są 811 maksymalnie. Na przykład gminy tutaj, gmina Tarnowo ma 670 stawkę, obowiązującą 2,15, tak? Gmina Bóg ma 789. Miasto Poznań ma 704. 522 ma Stęszów. 522? Tak. Mówiłem, proszę, tutaj ten na przykład pierwszy punkt od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powierzchni. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony. Punkt pierwszy. I to jest jedna z tych tutaj sąsiednich, która ma mniejszą. Jedyne Stęszew ma niższą stawkę. Gmina Stęszew, tak. Gmina Stęszew. Stęszew i Poznań. Nie, Poznań w tej sytuacji ma większą, ale są stawki, gdzie Poznań ma mniejszą. Nie? Na przykład? Na przykład tutaj jest od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. My mamy, na dzisiaj my mamy 1416. Proponujemy 1428 przy dwóch osiach, a Poznań ma 1000. To na przykład to samo. Dla Bóg-u ma, Bóg ma na przykład w tym przypadku, jak mamy 1416, proponujemy 1428, Bóg ma 1560. To my jesteśmy na drugim miejscu dla Proszę? Jesteśmy na drugim miejscu dla Stęszewa.
Nie, bo tu wymieniam, nie w każdych, nie można tak powiedzieć, bo to w zależności od stawki danego pojazdu, bo one są zróżnicowane. Tak. W jednej gminie na przykład te zmniejszają, inne mają wyższe. Znaczy, jeżeli mogę to gminy jakoś kreować tą politykę ze względu na to, co się akurat w danym momencie, w danym momencie, w danej koniunkturze opłaca. Tak znana była historia z Subra, w którym momencie obniżył podatki, aby jak najwięcej firm leasingujących samochody. I na wtedy nawet w numerach rejestracyjnych te samochody były rejestrowane i jeździły. Tak samo w naszym przypadku, powiedzmy akurat, może nie ten problem, ale nawet kwestia firm, które mają dużą flotę samochodów ciężarowych, tych tam powyżej 12 ton. To trzeba wziąć pod uwagę, bo jeżeli podwyższamy zbyt wysoko, no to taka firma może przejść swoją działalność, więc nie jest fajnie, tak? Tak. Ja myślę, że... Nie, to też jest... Czy ja myślę, że podwyżka jest niezbyt wysoka i powiem szczerze, że perspektywy przedsiębiorcy, który ma nawet, nie wiem, 10 ciężarówek, przerejestrowanie ich do innej gminy po to, żeby tam zaoszczędzić 300 zł, czy 500 zł, czy nawet 1000 zł, myślę, że jest jednak mało prawdopodobne. A faktycznie tutaj pan radny zwrócił uwagę na taki manewr, który swojego czasu wykonała gmina Suchy Las. Oni mocno obniżyli i przyciągnęli tym samym faktycznie te firmy leasingowe. No natomiast moim zdaniem w takiej sytuacji albo jest się pierwszym, albo te firmy już tam się ulokowały, tak? Także one znowuż się z tego powodu, jak my byśmy musieli być bardziej konkurencyjni jeszcze niż Suchy Las tak naprawdę, tak? Moim zdaniem pójście w tym kierunku z drastycznej obniżki jest chyba nie do końca uzasadnione, a tutaj mówię, rozmawiając myślę, że wątpliwości, to nikt nie będzie przenosił, przerejestrowywał samochodów dla oszczędności tam nawet kilkuset złotych rocznie, jeśli ma na przykład z 10 ciężarówek, tak? Bo to jest na jeden pojazd, a ta podwyżka? 12 zł. 12 zł. Czyli ilość naszych pojazdów, jak my mamy tutaj na gminie, to jest 564 pojazdy raz 12, to jest około 7 tysięcy. Wszystkich samochodów. 12 zł na pojazd, to mówię. A myślę, że nie powinniśmy piewo i suche nas, bo Słowacji nie powinni przyciągać się do wygody w restauracjach, a tutaj mamy sytuację, które po prostu trochę mówi o już istniejących, tak? Czyli dobrze rozumiem. No to oczywiście nie opłacać w ogóle dla gminy nawet 500 czy nawet 1000 złotych w naszych firmy, że tak naprawdę nie będzie nic. No dobrze. Myślę, że drastyczne to nie jest, a też nie jesteśmy jakby w czubie tych, którzy pobierają te podatki. Chyba nic więcej tutaj w tej sytuacji robić nie mamy. Dobra. Jeżeli nie ma więcej głosów, przejdźmy do głosowania. Głos Komisji Oświaty jest za przyjęciem uchwały w proponowanym kształcie. Proszę podnieść rękę. Justin, jesteś za? 6 osób za, dziękuję jednogłośnie. Komisja Rolna. Proszę o przegłosowanie Pani Komisji Rolnictwa, która jest za pozytywną opinią projektu uchwały. Jeszcze raz proszę. Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Jesteś przeciw?
8 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Komisja budżetu, proszę, kto jest za? Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Punkt 10, druk numer 184, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Stęszew. No ona już, jak gdyby ta pomoc finansowa rozrocznie jest udzielana, żeby można było ująć, tak powiem, też wydatki w budżecie, to konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na utrzymanie źródełka. To jest 1/3, tutaj pomyślimy wspólnie z gminą Stęszew i gminą Buk. I to jest na ten rok przypada 7983 zł. Proszę, Przemek. No mam pytanie, czy to zostało ustalone w gminie Stęszew? Tak, ja dzwoniłam telefonicznie, w sensie pytałam też 1/3, jak to wygląda i oni w takiej kwocie też przypisali sobie do projektu. 7,980. Solidarnie czy gminy ponoszą takie same koszty? No to zaokrąglenie, bo jakby oni przysłali koszty utrzymania, to trzeba było tutaj, żeby nie było w groszach. Rozumiem. Dobrze, od lat to robimy, od lat jest taka sama kwota na wszystkie trzy gminy. Czy są jakieś jeszcze wątpliwości? Nie widzę. Przejdźmy zatem do głosowania. Komisja Oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma, jednogłośnie. 6 za. Komisja Rolnictwa. Proszę o przegłosowanie, czy to jest Komisja Rolnictwa, kto jest za. Dziewięć, jednogłośnie. Komisja Budżetu, proszę o przegłosowanie, kto jest za. 6, 7, 8, 1. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, druk numer 185. Tak, w związku z tym, że zmieniły się przepisy, trzeba było tutaj zastosować druki do obowiązujących przepisów. Wcześniej podejmowaliśmy uchwałę na dzień, kiedy podejmowaliśmy tę uchwałę w październiku. Nie było jeszcze podpisane przez prezydenta o niezabudowanych nieruchomościach objętych obszarem rewitalizacji i to też trzeba dodać na dzień dzisiejszy do deklaracji. W późniejszym czasie następny druk to jest zmiana tej uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, bo trzeba dostosować do przepisów. My mieliśmy sesję 26 października, 27 października prezydent podpisał ustawę o rewitalizacji i dopiero od momentu opublikowania można było to wpisać do naszych tutaj przepisów. No i są też zaktualizowane tutaj podstawy prawne w tych deklaracjach. Jeśli chodzi o podatek rolny, to tutaj zmieniły się też, że są przeliczniki jak gdyby do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Wcześniej tego nie było. Dla rowów też, dlatego to trzeba było dostosować na dzień dzisiejszy. Przeliczniki, chodzi mi hektary fizyczne na przeliczenie. Wszystko jest i dobrze. Dla gruntów też na przykład, dla których nie można ustalić przelicznika jest jeden, dlatego też no, musieliśmy te formularze dostosować do obowiązujących przepisów. Jeśli chodzi o zwolnienia, no to też tutaj zmieniły się, jak gdyby, bo mamy enumeratywnie wymienione na drukach tutaj, jeśli chodzi druki ZN i druki dane o zwolnieniach podatkowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, tam zmieniły się nazwy i trzeba było tutaj na przykład są wskażę Państwu
instytuty badawcze z wyjątkiem, a wcześniej były, była inna nazwa i trzeba było dostosować do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Ale chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że w formularzach, może bym wymieniła po kolei, w formularzu DN, deklaracja na podatek od nieruchomości, prosiłabym Państwa o wykreślenie na ostatniej stronie w pouczeniu. Zapobieganie nieprawdy lub wytajenie prawdy poprzez narażenie pod podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karno-skarbowym. Dostosowujemy do tego, by te zapisy nie były w deklaracjach. Tak gdyby jest to zarzucane przez nas. Tego nie powinno być. Tak. Tylko pouczenie i to wykreślamy w deklaracji. To jest deklaracji. Całe pouczenie? Proszę? Nie całe pouczenie, tylko ten zapis dotyczący za podanie nieprawdy. No to mam się tutaj zmieniać. To tak. Jest, to jest na deklaracji DN, DR, na druku DL. I DR też, tak? Tak. A DR1? Proszę? A DR1? Tak, DN1, DR1 i DL1. Oraz... A IN też? IN nie mamy. Też jest na podanie i N też, i R też, i L też. Tak, na tych dwóchach, na których to jest wpisane. Ja generalnie bym rzadko zamierzał, bo ja to jest na podanie do tego. Proszę? Niech to przeznaczył tutaj zarzucamy, że nie powinno to się znajdować na drukach, na formularzu. Ale odpowiedzialność go. Proszę? Ale przestrzegania prawa. Nie, no po prostu tutaj nie powinno ono się znajdować na tym. Nie pouczamy klienta, że może to zrobić. Na drukach nie powinno być. Może jeszcze raz Pani powtórzyć, ale chodzi mi o numery załączników, nie DDE, tylko... Numery załączników, tak. Załącznik numer 1, 9, załącznik numer 2, załącznik numer 3, załącznik numer 4, załącznik numer 5 i załącznik numer 6. Dobrze, dziękuję. W takim razie mamy poprawione, wykreślone to, co tutaj nam zauważyła Pani Skarbnik. Przechodzimy do głosowania. To jest z Komisji Oświaty, jest za przyjęciem uchwały. Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Panie pośle. Komisja Rolnictwa poszła przegłosowanie. 9 jednogłośnie, dziękuję. Komisja Budżetu, proszę przegłosowanie, kto jest za? 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to punkt 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, druk nr 187. Jak już wspomniałam przy omawianiu formularzy tutaj deklaracji, dodać należało, że tutaj w punkcie D niezabudowanych, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. I tutaj stawka jak gdyby jest 3 zł. To na dzień dzisiejszy tak naprawdę u nas nie będzie obowiązywało. Nawet ta stawka jak gdyby nie będzie miała odniesienia na dzień dzisiejszy, tylko trzeba ją ustalić. Być może od roku 2017, 2018, w zależności od tego, jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I tutaj jeszcze w paragrafie 5 uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej było,
że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, podlega opublikowaniu w dzienniku, przepraszam, uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego wchodzi w życie w ciągu 14 dni z mocą obowiązującą od 1 stycznia. I jak gdyby też tutaj nadzór, że są podawane dwie daty, żeby nie były dwie daty, tylko żeby była wskazana jedna. Dlatego ta zmiana. Czyli poprawiamy generalnie. Tak, ale w związku z tym chciałam zaznaczyć Państwu, że 26 mieliśmy sesję października, 27 prezydent dopiero podpisał, czyli na moment wtedy nie wiedzieliśmy, że to wejdzie, tylko nie mogliśmy tego prowadzić. Dlatego jest. A zależało na tym, na przykład wprowadzenie tych stawek, żeby one obowiązywały wcześniej, żeby nie było problemu, że z dniem 1 stycznia nie mamy ustalonych stawek, bo na przykład na to zarzuci jakieś kwestie, dlatego chcieliśmy podejmować to w październiku. No dobra, macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Nie widzę, przechodzimy do tego. W kwestii formalnej, tak. To, to powinien być paragraf drugi. Jest tak dziwnie, paragraf drugi. No paragraf drugi tej uchwały, ale zmienia się paragraf piąty, o czym mówię, zmienia. Paragraf drugi tej uchwały. A zmieniam tamtą uchwałę, nie? Bo to jest w sprawie zmiany tamtej uchwały. Przechodzimy zatem do głosowania. Komisja Oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. 6 osób za, jednogłośnie. Dziękuję. Komisja Rolna. Proszę o przegłosowanie, kto jest za. Komisja Budżetu, kto jest za. 6. 7, 8. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Czy najpierw WP, tak? Budżet. Dobra. Tak jest. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 13 stycznia 2015 roku. W sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Nowy druk numer 188, teraz otrzymujecie Państwo ten druk. 189. Teraz będzie to jest Jeszcze widzę, nie, to resztę niech pan wyda, ponieważ ja pójdę do ten. Proszę, oddaję głos pani skarbnik, co nam się zmienia w uchwale budżetowej. W związku ze zmniejszeniem tutaj deficytu i przychodów, rozchodów, zmienialiśmy też dochody. I jeśli chodzi o dochody ogółem, zmniejszone zostało 233 366 zł. Ja chcę tylko Państwu powiedzieć, że w momencie, od momentu, kiedy Państwo otrzymaliście projekt tej uchwały, wprowadzone zostało jeszcze jedno zarządzenie, bo przyszły tutaj trzeba było zmiany dokonać w zakresie klasyfikacji budżetowej i, a oprócz tego jeszcze inne zmiany, które tutaj omówię. Czyli są tutaj dochody ogółem i dochody bieżące zwiększamy, natomiast zmniejszamy dochody majątkowe. Te dochody majątkowe dotyczą
dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków unijnych, tutaj było 500 010, teraz zostało zaktualizowane do faktycznej kwoty, która będzie wykonana w tym roku. Czy jest to rozliczone i dlatego tutaj zmniejszyliśmy. Jest to w rozdziale 010-10 i 010-41. 010-10 zwiększaliśmy o 70 tysięcy. Załącznik numer 1, jakbyście Państwo sobie otworzyli, to zwiększaliśmy o 70 375, natomiast w rozdziale 010-41 zmniejszyliśmy o 200. Otrzymaliśmy też dotację celową na dofinansowanie do dróg w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, jeszcze 70 tysięcy. Wcześniej było 99, teraz dodatkowo jeszcze 70. Także dostaliśmy też jak gdyby tutaj dotację, została nam przyznana na odnowę wsi szansą dla aktywnych sołectw i ta dotacja zostanie przeznaczona dla sołectw w Palędzie, Więckowice i Dopiec. One mogły ubiegać się, te sołectwa mogły się ubiegać, dlatego i z tego tytułu 8512 przewidywane są wydatki, z tego tytułu 20 tysięcy, dofinansowanie 8512. Otrzymaliśmy, jeżeli chodzi tutaj, zmniejszamy dotację na dofinansowanie związane z usługą batorowską, bo tutaj do 50% po podpisaniu umowy na wykonanie ulicy Batorowskiej okazało się, że niższe mamy koszty, w związku z tym trzeba zmniejszyć teraz też kwotę dotacji. Zmniejszamy też dochody tutaj sumienia do realnej wielkości wykonania w tym roku, bo ileś działek zostało wystawionych do sprzedaży, natomiast nie udało się nam tego zrealizować. Nie, 600 tysięcy jest na dzień dzisiejszy. 670 chyba na dzień dzisiejszy, a jeszcze tutaj się coś dzieje tam. Mieliśmy zaplanowany 1 500 000. No ale gdyby udało się sprzedać, to jest to realne przy planowaniu. Też zwiększano, dostosowywano do wielkości dochodów, jakie uzyskano w zakresie wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj opłata planistyczna i z tego tytułu zwiększono też dochody i dochody z opłat za wieczyste użytkowanie. Tutaj chodzi też, jest i trwały zarząd i służebność. Czyli razem te dochody po prostu z tego tytułu o 14 tysięcy. Podatek dochodowy od osób prawnych też zwiększamy, bo jest wyższe wykonanie na dzień dzisiejszy, także jest szansa, że zrealizowane te 2 miliony zostaną. Jeśli chodzi tutaj o różne rozliczenia, to też jest dostosowanie do wielkości dochodów, jakie są realne do uzyskania do końca roku. Tutaj dotacje celowe, w 801.03 dotacje celowe od gminy na zadania bieżące do wysokości kwoty, która wpłynęła. Na pomoc materialną dla uczniów też wpłynęła dotacja i też z tego tytułu są zwiększone dochody. Zmniejszono dochody z tytułu rozliczeń, to jest tutaj wpływy były z tytułu podatku VAT i zaplanowane wyższe, teraz dostosowane do wysokości, jaka jest realna możliwa do uzyskania. I wpłynęły też dotacje dotyczące lat wcześniejszych z realizowanych projektów unijnych i w związku z tym te zwiększenia do tych kwot. To jest 921,95 w rozdziale i 750,75. 750,75 jest 28,560, natomiast 921,95 jest 22,400. Dużo zmian jest w wydatkach. To tutaj w załączniku numer 2. To jest też powiązane z załącznikiem numer 3. Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy inwestycji do Piewiec, budowa kanalizacji sanitarnej, Spórzewo, budowa kanalizacji sanitarnej, ulica Wiosenna, Dąbrowa, budowa kanalizacji sanitarnej, ulica Okrężna,
i Dąbrowa budowa kanalizacji sanitarnej ogrodowa działkowa sadowa. Zmniejszenie nastąpiło dopiero teraz, bo możliwość jak gdyby VAT-u rozliczenia, bo już płacimy w wartości brutto, a w momencie odzyskania VAT-u zmniejszamy o tą wydatkę. Jeśli chodzi tutaj o wydatki inwestycyjne w zakresie, które dotyczą roku do Biebca, zgodnie z wnioskiem sołeckim zostały one zmniejszone. Zmniejszono też wydatki na inwestycje. W zadaniach tutaj pozostałych do realnej wysokości, jaka zostanie wykonana w tym roku. Jeśli chodzi o inwestycję dotyczącą Dąbrówki, tu jest w załączniku 3, na razie omawiam te inwestycje, tak? To zmniejszamy też wydatki z Dąbrówki. One nie zmniejszają się, że zmniejszają się w sensie, tylko przenosimy je na rok. W tym roku. Tak. Następnie, tak. One zwiększają wydatki. Zostają jakby podniesione w roku 2016. Tak. 801-01-60-50 to jest załącznik numer 3, tak? Druga strona. 2 193 705. I zwiększa się wydatki tutaj na zadanie inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego o 10 tysięcy na Gołuski, budowa oświetlenia ulica Dopierska, pamiątkowa, leśna, poprzez dodanie leśnej. Kwotę dodajemy 10 tysięcy i do zadania dodajemy ulica leśna. Na wnioski sołeckie i złożone też wnioski do projektu budżetu, gdzie sołectwa wskazywały, że powyższe wydatki z reakcją w roku następnym, w związku z tym je zmniejszamy w tym roku. To by było, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi natomiast o zadania bieżące, no to nastąpiły zmiany w związku z przeniesieniami poszczególnych, z pismami poszczególnych dyrektorów jednostek. Jeżeli chodzi o zadania zlecone, no to zwiększone jest w związku z pismem wojewody w rozdziale 751 o 40 200. 795 przeniesienia są pomiędzy poszczególnymi materiałami. Materiałami i zakupem wynagrodzenia bezosobowo oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszono także kwotę tutaj dotacji celowej na dofinansowanie Straży Pożarnej, też w związku ze złożonymi wnioskami sołectw o 40 460. Tak. Zmniejszono też odsetki od papierów wartościowych, tutaj od kredytów, pożyczek, które płacimy. To 1480 i rezerwę oświatową tutaj zmniejszono. Jeśli chodzi o wynagrodzenia w zakresie oświaty, to tak jak już wcześniej powiedziałam, największą kwotę zmian dotyczy tej inwestycji Dąbrówka, budowa szkoły. Pozostałe zmiany dotyczą jak gdyby przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Jeśli tutaj chodzi natomiast o pomoc społeczną, to też zgodnie z wnioskami tutaj sołeckimi zwiększone zostały środki w rozdziale 852-95, a pozostałe kwoty dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Jeśli chodzi tutaj o edukacyjną opiekę wychowawczą, zwiększone zostało wydatki o kwotę 31 100. Związane one są z dotacją, która wpłynęła 28 800 na pomoc materialną dla uczniów.
I tutaj w dwóch jednostkach dodano też także razem, tak potem. Powoduje to zwiększenie. Jeśli chodzi o gospodarstwo odpadami, to wpłaty dla Związku Międzygminnego Szelek, które zostały zmniejszone do kwot, które zostaną zrealizowane w tym roku. Dlatego zmniejszono o 110 tysięcy. Zwiększono wydatki związane z utrzymaniem zieleni, to jest zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa. I zmiany dokonane w 921-95 rozdziale i 926-95 związane są z wnioskami sołectw w zakresie zmian poszczególnych klasyfikacji. I załącznik tutaj, jeżeli chodzi o inwestycyjny, załącznik numer 3 został omówiony. A załącznik numer 4, jak już wcześniej wspomniałam, zmniejszone zostały dotacje. W rozdziale straże pożarne zmniejszone zostały dotacje dla straży zgodnie z wnioskami sołectw. I przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji rozdziałami między przedszkolami, a realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o 23 150. Także jeśli chodzi o zmiany, to już to że... Ja mam pytanie. Czy pani skarbnik już omawianie może tak zakończyła? Zakończyłam, tak. Dobrze. Przechodzimy zatem do dyskusji i pytań. Ja mam pytanie, pani skarbnik. Co w tej sytuacji obecnej? Po to 40 tysięcy na przebudowę i zmianę użytkowania starej szkoły w Miskowice. Wydatek na nikogo, dlatego że to jest... Co dalej? Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, to co ostatnio zostało z powrotem. Tak, tak, na tamten moment to z powrotem zostało włożone, że, bo jest podpisana umowa. I umowa jest podpisana, ale ona tak naprawdę na dzień dzisiejszy do końca roku nie zostanie zrealizowana. Pan przewodniczący? Proszę Państwa, w związku z tym, że na nie ma jeszcze pana wójta chwilowo, a ten temat omawiamy, ja nie miałem szczęścia uczestniczenia w ostatniej komisji, czego żałuję, ale wiadomo niezależnych, no niestety. Właściwie to nie jest pytanie do pani skarbnik, ja myślę, to jest pytanie, Wojtku, do nas wszystkich tutaj obecnych. Musimy wrócić do tej dyskusji i bez wątpienia się zastanowić, co ostatecznie z tym budynkiem szkoły robimy. Żeby ewentualnie pani skarbnik mogła tutaj być pewna swojego projektu budżetu, czy ewentualnie jako Rada wystąpimy o ewentualną zmianę. Ja chętnie wysłuchałbym Państwa propozycji, chętnie powiem moje zdanie, jakie jest również w trakcie tej dyskusji, żeby nie namawiać Państwa do dyskusji, a żebym tutaj siedział sobie cichutko i spokojniutko. W związku z czym, Panie Przewodniczący, oddaję głos Panu i proponuję, żeby tym tematem się zająć, żeby stworzyć otwartość w stosunku do budżetu, do projektu budżetu. Tak, w związku z tym, że jest to temat przede wszystkim budżetowy, bo mamy tam zabezpieczoną kwotę na ten cel. Przy tej okazji omawiania tego budżetu otwieram dyskusję. Pan Wojtek i pan przewodniczący podjęli temat. Proszę. To jest pierwsza strona. Tak. Zaraz, bo były dwa pytania teraz.
Jeszcze raz. Oddaję głos Justinowi, tak? Słucham jeszcze raz. Tak. Proszę, na który pan przewodniczący poruszył teraz. Jakie wyglądają w tym wybiór społeczeństwa? Jest wydatek majątkowy, przebudowa na zmianę. Czyściliśmy, nie? I dlatego pewnie pan tutaj pyta, tak? Tak. Przebudowa to jest zmiany czyszczące, dostosowujące już do wykonania. Pewnie dlatego pan... Tak jest. Zmiana użytkowania starej szkoły wiązkowicą na obiekt o charakterze kulturalno-socjalnym do... charakterze kulturalno-socjalnym, dokumentacja. Dlatego pytam, bo tak, 30 tysięcy nie dołożyliśmy do tego i to w tej chwili wisi w próżni. Ja uważam na dzień dzisiejszy, że należy, mogę powiedzieć nieskromnie, wrócić z powrotem do mojej propozycji do tego, żeby zrobić to w kolejności takiej, że należy w szkole zagwarantować sobie miejsce w tej chwili na świetlicę. Z tego, co się orientuję i tutaj informacji pana wójta, taka sytuacja tam występuje, że można to zagwarantować. Natomiast adaptacja czy remont tego budynku uważam, że przekracza nasze możliwości, że jest nieodpłacalny i należy wrócić powrotem do zastanowienia się nad moim pomysłem, żeby ten budynek, żeby te pieniądze przeznaczyć. No to właśnie. Słyszę? Proszę, postaram głośno, że ja z reguły spróbuję tonować sobie głośno, wszyscy mówią mi, że za głośno mówię, ale chętnie. Jeszcze raz uważam, że należy wrócić do mojego pomysłu, do mojej propozycji, że w sytuacji takiej, jak tam wygląda, że budynek jest w takim, a nie innym stanie, można, ja powiem nieskromnie, że w międzyczasie zapoznałem się z tymi opracowaniami na temat tego budynku i wszystkie ekspertyzy, które są, mówią o tym, że te budynki się nadają tylko do rozbiórki. I szanowni państwo, należy się zastanowić nad tym, czy te pieniądze dalej w tym kierunku iść wydatkować, czy te pieniądze spożytkować, które w tej chwili tu są, na adaptację w szkole pomieszczeń dla sołectwa Wiązkowice, żeby mogli się właściwie przy dobrym organizacji tego na wiosnę spotykać w swoim pomieszczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o te budynki stare, nie wdrożyć procedury, żeby te budynki rozebrać. Dobrze. Znamy głos. Jeżeli trzeba, to składam taki wniosek. Czyli wniosek brzmi dokładnie o rozbiórkę, tak? I Rada ma tutaj zadecydować, bo jeżeli Rada jednak zadecydowała o rozbiórce tego budynku, proszę państwa, to tu się zmienia zdecydowanie pozycja w budżecie. Zmienia się pozycja w budżecie na taką, która nie przewiduje dokumentacji na remont. Jeżeli zadecydujemy jednak o rozbiórce, to procedura tworzenia tej dokumentacji może zostać przerwana. Faktycznie już ostatnio o tym mówiliśmy, że wójt o tym wspominał, że ponieślibyśmy prawdopodobnie jakąś karę lub dogadali się z projektantem na temat, bo również jeśli chodzi o rozbiórkę, będzie potrzebna dokumentacja. Czyli ewentualnie tutaj po stronie urzędu byłaby sytuacja... Panie Przewodniczący, ja uważam, że tutaj za chwilę to tłumaczymy. Mamy się określić, czy nas stać na taki remont tego budynku i czy go warto w ogóle remontować. Bo ja sobie zdaję sprawę z dyskusji, która była na komisji, na której nie był pan przewodniczący, bardzo żałuję, że również zostaliśmy nakarmieni przez panów, którzy przyszli, informacjami nieścisłymi. No można je tylko nazwać mijającymi się sprawy. Ja dodam, drodzy państwo, że po tej komisji tutaj zapoznałem się z protokołem i na tą okoliczność poprosiłem pana wójta o dostarczenie do biura rady ekspertyz, wszystkie trzy ekspertyzy, które są, a są to ekspertyzy z 96 roku, z września 2011 i z września 2008 roku. Wszystkie mówią jednoznacznie o
rozbiórce tego obiektu. I dziwnym trafem autor ostatniej ekspertyzy w suplemencie, można powiedzieć, tej właśnie ostatniej, uznał, że mimo wszystko można jednak, bo to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to mimo wszystko jednak można doprowadzić do ewentualnego remontu. No i to jest najbardziej dziwne. Ja się uśmiecham przy tej okazji, to otwarcie mówię. Ale jeżeli Państwo chcecie zapoznać się z tym, jest to po prostu w biurze rady. Proszę bardzo, za jedną sekundę to może się znaleźć tutaj przed Państwem. I kto jest zainteresowany tym, może również to widzieć. To nie są tajemnice. Ja usłyszałem, że ostatnia ekspertyza, która po prostu powstała, była jakby tajemnicza ekspertyza, która nie dotarła do byłych radnych. Czy tak było do końca, nie wiem. Ja opieram się o opinię. Dzisiaj jednoznacznie potwierdzam, że one są. Proszę bardzo, kto chce zapoznać się z Państwa radnych, są dostępne. Ja tylko dopowiem, bo ja też się zapoznałem z tymi ekspertyzami. I tak jak Pan mówi, że ten budynek przy pierwszej ekspertyzie był do obydwa budynki, żeby być ściślej, do rozbiórki. W 2004 roku, później w 2008, po 4 latach, również był do rozbiórki. W 2014, chyba, w 2011 okazało się, że ten budynek po 7 latach się właściwie się samoczynnie, nie wiem, ozdrowił, zregenerował. No, dobre określenie. Pomimo wszystko w 2011 tu napisano, że te budynki są do rozbiórki, natomiast w suplemencie, o którym Pan mówi, to jest bardzo istotne, również się pisze, że ewentualną naprawę można by zrobić, ale bardzo drogą, tego budynku wysokiego, natomiast ten niski budynek i tak jest do rozbiórki. Ja sobie, i to jest, to ma kapitalne znaczenie do tej sprawy, dlatego że ja sobie nie wyobrażam, Szanowni Państwo, jakiejkolwiek działalności sołectwa pod tytułem, nie wiem, świetlica, zebrania wiejskie, czy jakiekolwiek w tym budynku wysokim, gdzie pomieszczenia są wielkości klasy, jakiekolwiek służby, nie wiem, przeciwpożarowe, BHP, ograniczą tam przebywanie ilości ludzi, co mamy zresztą przykład we CRK Konarzewo, gdzie na metr kwadratowy może być tylko tyle ludzi się zbierać. Ja na dzień dzisiejszy, jeżeli to jest pod kątem dokumentacja robiona tego budynku wysokiego pod kątem świetlicy wiejskiej, to ja uważam, że to jest bezcelowe, bo to się mija z jakimkolwiek rozsądkiem, żeby robić to pod tym kątem. Ja uważam, że nową rzecz, którą się robi bez jakichś win, schodów czy jakichś tam jeszcze platform, które będą musiały mieć dozór, które będą musiały mieć przeglądy coroczne, na dzień dzisiejszy buduje się takie rzeczy jednopoziomowe. W Mińskowice uważam, że kiedy daje się taka potrzeba, wydaje mi się, znajdą się na to pieniążki. Myślę, że sądzę, że w bliższym czasie niż myślimy, zasługują na to, żeby taki budynek mieć. Natomiast uważam, że wtedy ten budynek będzie funkcjonował i będzie zasadne, żeby go zbudować, kiedy będzie na to potrzeba i czas i pieniądze. Świetlicę, którą proponuję w szkole podstawowej na dzień dzisiejszy można zlokalizować. Uważam, że Rada Sołecka nie zbiera się raz w tygodniu, ale nawet jej życzę, żeby się zbierała raz w tygodniu, to pozostałe godziny popołudniowe, czy pozostałe dni szkoła może również wykorzystać, jeżeli będzie taka potrzeba, na jakieś zajęcia czy na cokolwiek. Adaptację na dzień dzisiejszy w tej szkole można zrobić w takiej technologii, że w przyszłości, jeżeli by było potrzeba, to można to szybciutko rozebrać, bo robi się to w technologii, nie wiem, nidagipsu, jakichś przepierzeń czy czegokolwiek. I uważam, że w tej sytuacji sołectwo Mińskowice ma bardzo dużą szansę w bardzo krótkim czasie otrzymać miejsce, w którym będzie mogło się spotykać, w którym będzie mogło zrobić jakieś zebranie. Można to zrobić nawet w niezależnym wejściu, jak powiedział Pan Wójt. I uważam, że ta droga jest najbardziej logiczna, zasadna, ale przede wszystkim gospodarna. Ponieważ remont tego starej szkoły, tego wysokiego budynku, ja uważam, że
Czy należy wdrożyć tę procedurę zapisać pana konserwatora? Czy możemy to rozebrać? Być może pan konserwator może na to nie wyrazić zgody, ale nie przekonamy się wówczas, jeżeli takiej procedury nie wdrożymy. Natomiast uważam, że w hierarchii potrzeb mieszkańców naszej gminy, podejrzewam również mieszkańców Wińskowic, to nie jest pierwszorzędna sprawa, tylko tam są potrzeby bardziej przyziemne i bardziej na dzień dzisiejszy potrzebne tym mieszkańcom. Jak takie drogie remontowanie tego budynku, który nigdy nie ma szansy stania się świetlicą wiejską. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał zabrać też tutaj głos. Proszę Państwa, nie bez znaczenia jest fakt, że dwie ekspertyzy poprzednie, które były robione przed tą ekspertyzą ostatnią w 2011 roku, one były znane i one faktycznie określały te budynki do rozbudki. Natomiast powiem tak, byłem radnym poprzedniej kadencji. Niestety nie miałem nigdy okazji ujrzeć na własne oczy tej ekspertyzy, bo nigdy nam nie została, radni, którzy byli już w poprzedniej kadencji, być może potwierdzą te słowa, nigdy nam nie została przedstawiona. Nigdy. Zawsze nam pokrętnie tłumaczono, że no jest ekspertyza, mówiliśmy o tym, że ona mówi o rozbiórce, mówiono nam, no tak nie do końca i tak dalej. Po czym nam powiedziano, że jednak nie jest do rozbiórki ten budynek. Nawet nie wiedzieliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak suplement do ekspertyzy, tak? Autorstwa tego samego człowieka, który jednoznacznie określił budynek do rozbiórki, później nagle stwierdził, że jakimś cudownym trafem budynek zaczął zdrowieć, tak? Grzyb zaczął występować, zęby tak jest, wyprowadził się grzyb i tak dalej, reszta jest szansą. Proszę Państwa, to co ujrzałem w ostatnim tygodniu, bo przeczytałem tą ekspertyzę, to mówi jednoznacznie. To jest do rozbiórki, remont tego przekroczy wszelkie koszty i zdrowy rozsądek, bo to przeczytałem. Tam jest praktycznie wszystko do wywalenia, włącznie, proszę Państwa, z tym, troszeczkę się na tym znam, z rozebraniem budynku do fundamentu. Chyba że będziemy go podcinać drogiej technologii, wkładać tam jakieś skrawki izolacji poziomej. Proszę Państwa, bez sensu, totalnie bez sensu, jeżeli to nawet jakimś tam trafem ktoś uzna za zabytek, no to naprawdę tak jest, niech bierze, niech przenosi. Słyszałem, że można kościoły nawet przesuwać, także może sobie pogodą to przesunąć. Natomiast ja uważam, proszę Państwa, że to, co powiedział Wojtek, to, co przeczytałem w ekspertyzie, to, co przeczytałem w tej opinii, mówi jednoznacznie. Za drogi remont, nieopłacalny i praktycznie cały budynek jest do rozebrania i odnowienia łącznie z murami, które w tej chwili są zawilgocone. Dziękuję. Proszę do... No pewnie się powtórzę, bo wszyscy słyszeli tutaj stanowisko, które było prezentowane przez mieszkańców. No i to może tyle powiem, że te 40 tysięcy pozwoliłoby na dokończenie tej dokumentacji, a tak jak Państwo słyszeliście, wolą mieszkańców jest czekanie na środki zewnętrzne, nieważne jakie to by było okres oczekiwania i tak dalej. Tak, no nie wiem, czy ten głowę coś wnosi, ale przypominam, że tutaj nie, jakby mieszkańcy nie występują do radnych czy do gminy o wydatkowanie na ten moment, na ten temat. Ale no każdy miał okazję wysłuchać tego stanowiska i ja również mam inne zdanie, nie mogę niestety się stanowić do mnie. Także proszę, panie Kaszyński. A czy tutaj byłem na tych rozmowach z mieszkańcami i oprócz powiedzmy tej wartości tego jako zabytek, no tutaj jeszcze dużo na temat chcę rozwijać jakoś, bo tutaj były te wątpliwości co do tego, czy on jest w rejestrze zabytków tylko, czy też jest zabytkiem, ale nadal. Nadal nie mam tutaj, bo nadal mam też wątpliwości, chociaż no, czy ja zadałem się komentarzy, że... Ale interesowałem
kwestią jest to, jaka jest tak naprawdę wola mieszkańców, bo to jest też, to jest bardzo istotne. Ani właśnie tego, co się dowiaduje, to tak no nie wyczuwa tego, czy to jest tak, czy ta grupa tych osób, które tutaj przyszły, to jest, że tak powiem, jakieś lobby, którego ideę fix jest, żeby pozostawić ten budynek, no bo tak chcą, czy też oni reprezentują to społeczeństwo Wieckowic. To, na to chciałbym umieć sobie odpowiedzieć. No to to jest istotne, bo to też oprócz, powiedzmy, myślenia zdroworozsądkowego, no i zgadzam się tutaj z Wojtkiem, że pewnie faktycznie było pytanie zbudować tam coś nowego, no to jednak mimo wszystko, no to trzeba było uwzględniać spojrzenie, czy uwzględniać rację mieszkańców, którzy mają tam z tym jakiś tam związek sentymentalny, no bo tutaj też o to chodzi, o wspomnienia i szczególnie dostępny do naszych mieszkańców, a młodym można to przekazać, no jak potem wartość materialną. Jestem pełen wątpliwości do tego budynku, bo myślę, że zbliżenie tego budynku to jest, no to jest coś, co jest nieodwracalne, to się tylko robi raz. Już później tego nie będzie można pójść w innym kierunku. Nie bardzo zgadzam się z pójściem w takim ekspresowym tempie, żeby to zburzyć, no bo tak naprawdę to, co nam dało, problem zostanie rozwiązany raz na zawsze w tym momencie, no okej, ale czy on musi być rozwiązany w tym momencie? No, utrzymanie tego obiektu, tutaj w zasadzie mówi o tym, że właściwie tutaj nie ma żadnych wodne utrzymanie tego status quo, jakie jest w tej chwili, nie zagraża zawaleniem z tych informacji, które tutaj uzyskaliśmy. A w momencie, kiedy udałoby się pozyskać te środki unijne czy inne na realizację tego obiektu, to na pewno czym to przeszkadza? No dobrze, możemy ten budynek zrewitalizowany, nie wiązało się z dużym kosztem dla budżetu. Ja tylko opowiem jednym zdaniem, żebyś widział mniej więcej, jak to wygląda. Z moich informacji, jeżeli chodzi o Wieckowice, że jak był temat tego typu, to na Wieckowice, które liczą mieszkańców, nie chcę tutaj... Ile? 800 przyszło 15 albo 16 ludzi. 15 albo 16 ludzi, gdzie głosowanie, no jeżeli byłeś na tych rozmowach tam, to pewnie wiesz, jakie było, ile było ludzi. Więc jakie zainteresowanie tym budynkiem wobec społeczeństwa Wieckowic jest, to samo świadczy za siebie. Natomiast podejrzewam, że ludzie nie przyszli dlatego, że są zainteresowani, tak przynajmniej podejrzewam, takie jest moje zdanie, innymi dobrami za te pieniądze w Wieckowicach, nie wiem, w przyszłości kanalizacją, drogami czy oświetleniem. Podejrzewam, że dlatego ilość ludzi na tym spotkaniu, na tym zebraniu była taka, nie inna. Na 800 ludzi było 16 albo 15 osób. Nie chcę teraz... Ile? 15, tak? 15 osób. No więc masz odpowiedź na to mniej więcej, jaka jest wola tych ludzi. Jeżeli w takiej kwestii na tyle mieszkańców za tam było 8 ludzi i mamy się opierać, że to ma być miarodajna opinia mieszkańców Wieckowic, to ja przynajmniej osobiście mam wielkie wątpliwości. Ja chciałbym, jeżeli mogę, bo tutaj Przemek, jedno zdanie. Ale jedno zdanie w tym momencie, tak? Ale jeżeli przyjmujemy, dobrze, tyle ludzi przyszło i tutaj może się domyślać, że lądowali w jedną lub drugą stronę, nie dojdziemy do tego, jak naprawdę, jakie są intencje. Ale Rada Sołecka i sądy są tymi reprezentantami w tej miejscowości. Ja chciałbym wiedzieć, jakie jest zdanie Rady Sołeckiej i sądyca. Może Ania, naprawdę. No trudno, żebyśmy występowali jakby przeciwko woli, tak? Uchwale podjętej na zebraniu wiejskim, tak? A? Trudno, żebyśmy my jako Rada Sołecka występowali przeciwko woli, która została podjęta w uchwale na zebraniu wiejskim. Panie Przewodniczący, czy... Tak, no, trochę... Może pójść do odpowiedzi? Ja chciałem się wyjąć do całości, bo
dobrze by było, żeby tak rozwiązać ostatecznie tak naprawdę. Z tego względu, że tak jak pani sądzisz, radna w jednej osobie mówiła, było, odbyło się to zebranie miejskie z bardzo słabą frekwencją. Tylko 9 osób zdecydowało na tym, żeby ten budynek remontować, jak się pojawią środki zewnętrzne. My rozpoczęliśmy procedurę jak gdyby adaptacji tego projektu, bo już projekt był, była właściwie taka bardzo zaawansowana koncepcja, która miała być przykuta potem na projekt. W tej chwili jest umowa podpisana z projektantem za kwotę bodajże 36 tysięcy złotych z realizacją do końca roku. Natomiast wiadomo, że to nie zostanie zrealizowane chociażby z tego względu, że w pewnym momencie sami wstrzymaliśmy to projektowanie, bo jak Państwo pamiętacie, była propozycja dołożenia kwoty 30 tysięcy na to, żeby ten projekt zmodernizować i odchudzić koszty tego remontu, żeby to remont kosztował 5 milionów, a powiedzmy tam 3. Zmienić pewne rozwiązania systemowe, które zostały tam zaproponowane, między innymi szyb windowy na zewnątrz, zamienna platforma, ale to wymagało tak naprawdę większych prac projektowych i właściwie wykonania tego projektu w większej części od nowa. No i dzisiaj się wyglądała dyskusja, chciałbym, żeby tak naprawdę została podjęta taka decyzja, która pozwoli nam na działanie. Mój wniosek formalny, także Przemek ma głos. Ja chciałbym jeszcze zauważyć tutaj wartość sentymentalną 9 osób z Więckowic będzie kosztowała całą gminę 3 miliona, a nawet 5 milionów. Mieszkańców gminy dopiero jest ponad 27 tysięcy. Tak by każdy do gminy przyszedł i powiedział, że ma wartość sentymentalną w kwocie 5 miliona, to nie wiem jaka kwota by się wydała, to on nie policzy. I chciałbym tutaj odpowiedzieć. Justin był, przepraszam. Ja powiem tak brutalnie, bo ostatnie spotkanie. Ja. Proszę? Masz prawo? Ja mówię, co myślę. Ostatnie spotkanie było tutaj, prosiłem i pytałem w sumie, że, czy istnieje jakiś tam jakaś ekspertyza. Słyszałem, było różne opinia. Były też pani opinia pani wójt, które się da akurat wspomnieć. Stwierdził i pytałem. Ona mi odpowiadała na te pytania. Ja mówię, że nie podnoszę ręka do głosowania, dopóki nie zobaczy ekspertyzę, bo ja jestem radnym, ale nie jestem ekspert. O, to pismo, tak? A wszystkim miesiącom tutaj każdy ma specjalista w różnych dziedzinach, tak? I musimy działać tak, jak prawo nas wskazuje. To jest powszechne wszędzie, tak? W parlamencie brytyjskim, czy gdzie? Nie znasz się, jest ekspertyza dokonana i na podstawie ekspertyzy jesteś oczekiwany po prostu głosowaniu głosować. A to jest pierwszy. Po drugi, ja mam wrażenie, że nie po prostu, to jest pierwszy rok, a niektórzy już kapują po prostu za 3 lata, czyli dostaną wybrany na kolejną kadencję, czy nie, tak? Nie jesteśmy wybrani, by reprezentować całą gminę. I musimy po prostu podjąć, pomóc, podjąć decyzję, nie pozwolić sprawnie działać, tak? I proszę Państwa, gdybyśmy stali tak populistycznie też działać, tak? Jak coś jest biały, to jest biała, jak jest czarny, to jest czarny, koniec, tak? Decyzja i działanie w tej stronie, tak? Proszę, żeby przestań po prostu kalkulować, co mi się opłaca, co nie, tak? Mieszkańcy wybrali nam, czyli po prostu im reprezentować zgodnie. Oczywiście pojawią się jakieś tam grupa ludzi, którzy mają odrębną opinię niż resztę, ale musimy działać na koniec całe gminy. Musimy o tym też pamiętać. Tak? Ja się odniosę jeszcze raz właśnie do tej sentymentalnej wartości, która została przed chwilą podniesiona, bo ja, jeżeli Państwo sobie przypominacie, to właśnie w tym tonie się wypowiadałem poprzednio. Jedyne, czego się dorobiłem, to dosyć nieprzyjemnego architektu w internecie, na który się nie obrażam, bo tam dzisiaj demokracja pozwala, jak mi to widać, na przeróżne wypowiedzi i na pewno się nie będę obrażał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie przeczytać. Ale zmierzam do czego innego, że ja zestawiałem tą wartość sentymentalną, która mimo wszystko do mnie dociera, bo tam jeden z panów, który tutaj zabierał głos, opowiadał, że chodził tam do szkoły i tak dalej. I dobrze, i to akurat rozumiem. Za to powtórzę jeszcze raz to samo, co
co powtórzyłem wtedy, dla mnie stan tego obiektu jest niekasowany. To szczerze mówiąc, oczywiście nie będę się, nie będę wyprzedzał, broń Boże, ekspertyz, bo akurat w tej dziedzinie ekspertem nie jest, ale one są, to tym bardziej. No to w zasadzie pointa taka, że nie przemawia do mnie stan tego obiektu i jakiś rachunek ekonomiczny. Jacek? Ja mam pytanie. A po zbiórce, co by tam miało powstać? Są jakieś plany na ten kawałek ziemi? Mogę powiedzieć na ten temat? Jak powiem, Daniel, ja kiedyś byłem głównym przeciwnikiem tego, bo ten budynek po wybudowaniu nowej szkoły, ten budynek w ogóle był przeznaczony do rozbiórki, ale później było tak się udarło, żeby to sprzedać. Ja byłem wtedy głównym przeciwnikiem tego, żeby to sprzedawać, dlatego że uważałem, że ten grunt pod tym budynkiem jest droższy jak ten budynek i wszystko dookoła. Czyli nie sprzedaje się pół podwórza czy pod parapet okna. I ja uważam, że ten teren powinien zostać do szkoły zostawiony. Natomiast to nie jest miejsce, żeby wybudować ewentualnie nową siedzibę w Wieńskowicach. Kawałek dalej mamy boisko i miejsca, a tam jest, aż się proszę, by zostało wokół szkoły na zieleń, na parking, na plac zabaw, na cokolwiek. No nie w takim miejscu newralgicznym, w tym miejscu, gdzie jest skrzyżowanie dróg, gdzie będzie się wychodziło ze z tej ewentualnie sali czy jakiegokolwiek obiektu prosto na ulicę. Nawet widać po tych budynkach, że tą starą szkołę budowano w takiej odległości od tej starej, że gdyby ona nie była w tym wówczas przeznaczona do rozbiórki, to by tak blisko nie pozwolono postawić budynku od budynku, bo on jest raptem tam ścianę w ścianę. Tak jest moje zdanie, przepraszam. Nie, już? Co by tam ewentualnie miało powstać? To by było z kilka ten teren, który poszedł Ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że tak mam wrażenie, że też jakiś déjà vu, bo 3 tygodnie temu, cały miesiąc, myśmy rozmawiali dokładnie na ten sam temat. Myśmy się zastanawiali, padały praktycznie rzecz biorąc te same pytania. Dzisiaj jesteśmy o tyle mądrzejsi, że tu nasi koledzy nam zaprezentowali w skrótowej formie, jakie są faktycznie ekspertyzy i ja myślę, że czas zmienić tę dyskusję na ten temat i zastanowić się nad jedną rzeczą. Głosujemy albo za pozostawieniem tego budynku, albo za rozbiórką. A nie głosujemy za to, czy będziemy czekać, czy nie, czy pojawią się środki, czy nie pojawią się środki. Bo staniemy znowu w tym samym miejscu i mam przekonanie, że za miesiąc wrócimy do tego samego. Ale Mariusz, dokładnie jest taki mój wniosek, który złożyłem, nie wiem, 20 minut temu, więc... Albo w te. I żeby się każdy... Też tak uważam. Chwila zastanowienia się, nie każdy zdecydowanie podniesie rękę, albo za, albo nie. Koniec. Nie ma wstrzymujących się. Każdy powinien mieć po miesiącu dyskusji na ten temat, powinien mieć wyrobione swoje zdanie. Przejdź. Ja już mam wrażenie na ten temat. Bardziej panie przewodniczący, nalegam na przegłosowanie mojego wniosku. Tak. Jeszcze. Jeszcze, drodzy państwo, poobiecałem swoją opinię, bo nie będę mógł brać udziału w głosowaniu, przynajmniej dzisiaj. Będę na sesji i tam będę głosował. Dzisiaj powiem, jak będę głosował. Ja mam to szczęście, z kolei odwrotnie, to szczęście, że miałem być okazję z panem wójtem na spotkaniu wiejskim. No tam istotnie. Ja nie pamiętam dokładnie, ale 15-16 osób zdecydowało, jak zdecydowało, już to słyszeliśmy, nie będę powtarzał i tak dalej. Tam również mówiono o wartościach sentymentalnych. I tutaj kolego Henryku, bo też o tym mówiłeś, ja miałem to szczęście wczoraj rozmawiać z wieloma osobami, wczoraj w sobotę, którzy chodzili tam do szkoły. I są to ludzie dzisiaj w wieku 80 i trochę więcej lat. I wiadomo, tym bardziej ci ludzie potrafią wracać do przeszłości i wspominać swoją przeszłość i tak dalej, i tak dalej. No oni mówią jednak, że tak, no było tam fajnie i tak dalej, tam niekiedy dostałem lanie, niekiedy dostałem piątkę i dwójkę i tak dalej, ale wszyscy na 6 osób jednoznacznie stwierdzili, no wy musicie teraz młodzi, no ja się nie uważam za do końca młodego, ale wy teraz młodzi musicie zdecydować, co z tym zrobić. To jest taka odpowiedź i tak dalej.
Poza tym inny temat. Heniu, tak już ładnie powiem. Ty wiesz, jaka jest sytuacja dzisiaj w Konarzewie, w remontowanym obiekcie i tak dalej. Tam właśnie tego typu działania, które no, zostały podjęte, no, spowodowały, że dzisiaj pomału musimy gdzieś tam wywabiać grzyby i tak dalej, bo się zaczynają pojawiać, prawda, w kątach i tak dalej, i tak dalej. I tu jest, a tu jest gorsza sytuacja. Tu jeszcze jest gorsza i proszę wierzyć, że z tego, co mieliśmy okazję widzieć tam na miejscu już i tak dalej, to jest gorsza sytuacja. Tu w ekspertyzie można wyczytać, że nie ma tych poziomych izolacji. Jeżeli nie przeszkadza balek, to bym prosił jeszcze o sekundę. To jest jeszcze następny temat. A już ostatni, który tutaj jest, to drodzy Państwo, ja coraz to częściej słyszę, że albo dostaniemy pieniądze z Unii, to wtedy możemy tam zainwestować. Ale przepraszam, to jest pieniądz, który kiedyś będziemy musieli niestety oddać do Unii. I my nie możemy tak sobie mówić, bo tam dostaniemy to stare, zagrzybione po prostu obiekty, możemy remontować, bo dostaliśmy pieniądze. Drodzy Państwo, ocknijmy się i szanujmy ten pieniądz otrzymany z zewnątrz równie dobrze, a niekiedy bardziej starajmy się, żeby wykorzystać, jak swój. Prawda? To ci ludzie tam musieli wspólnie pracować, żeby po prostu dołożyć nam do tego. Gospodarujmy po prostu w sposób rzeczowy, uczciwy i normalny, jeżeli chodzi o pieniądze otrzymane z zewnątrz, prawda? Przynajmniej ja tak zawsze robiłem w wieku młodszym i starszym, jeżeli od kogoś te pieniądze otrzymałem. Do tego. Także już finalizując, konkludując temat, ja osobiście będę głosował na sesji za zburzeniem tego obiektu, szanując demokrację, szanując opinię tych ludzi, którzy tam się znajdują, bo mam świadomość, drodzy Państwo, że demokracja tam na miejscu tych mieszkańców to jest jeden temat, ale następny temat jest odpowiedzialność, jaką nałożono na nas w dniu wyborów. My musimy jednak wybrać to, co lepsze, to, co doskonalsze, to, co przyniesie lepszy efekt całemu społeczeństwu. W związku z czym taka jest moja decyzja dzisiaj i taka będzie za tydzień na sesji. Dziękuję serdecznie, nie mam nic więcej. Proszę Państwa, myślę, że powiedziane już zostało właściwie wszystko przed kilkoma tygodniami. Mieli się również okazję wypowiadać tutaj członkowie tego zebrania wiejskiego, które podjęło jakąś tam decyzję. Tą decyzję znamy. My teraz, każdy z nas musi teraz podjąć własną decyzję co do, tak powiem, rozbiórki czy remontu. Słusznie tam naszu Mariusz. Tu już nie ma co dywagować, trzeba podejmować albo w to, albo w to. Wójt też nas poprosił o to, żebyśmy w końcu podjęli jakąś decyzję, bo nie wie, co ma z tymi pieniędzmi robić. Wniosek Wojtka, prosiłbym o powtórzenie, przejdziemy do głosowania. Ja dodam jeszcze, panie przewodniczący, drodzy Państwo, musimy mieć świadomość również taką, że my na sesji możemy przegłosować i przeznaczyć do rozbiórki, a konserwator zabytku powie, no, może, no niestety ja nie wyrażam. Ja mówiłem, panie przewodniczący, o wdrożeniu procedury. Tak jest. I tak innego. To proszę uważać, żeby czasami jak nie było. Jak procedura się potoczy, czy nam ktoś pozwoli, czy nie, ale jeżeli nie wdrożymy tej procedury, to się nigdy o tym nie przekonamy. I mój wniosek jest bardzo prosty, o wycofanie tych pieniędzy z budżetu na projekt, tylko te pieniądze przesunąć na 2016 rok na adaptację świetlicy w budynku szkolnym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego budynku, to za rozebraniem tego budynku, za wyburzeniem tego budynku wnioskuję Mieszkowice. Proszę? Tak się wydaje, że nie powinniśmy mieszać tych dwóch spraw, musimy się wypowiedzieć. Jest jedna, to jest sprawa, która się bardzo łączy, bo jeżeli wycofujemy te pieniążki i nie adoptujemy tak na i przeznaczamy je na adaptację na świetlicę, to automatycznie kończymy temat jakiegokolwiek projektu na adaptację tego budynku. To w tym sytuacji każdy nas może zapytać, co wtedy? Ja dlatego składam wniosek o wdrożenie procedury w celu wyburzenia tego budynku. Ale to jest mój wniosek,
Wniosek jest złożony. Każdy może złożyć jakikolwiek, ja to jest mój wniosek. Tak, i koniec. Wniosek, proszę. Nie chcę składać kodu wniosku, ale wydaje mi się, że powinniśmy głosować albo za postawieniem budynku, albo za wyburzeniem. Natomiast konsekwencją naszej decyzji będzie zmiana budżetu. Nic innego, tylko odrzucenie mojego wniosku. To znaczy nie, no bo ty mówisz, że od razu musimy te pieniądze przeznaczyć na zupełnie na coś innego. A nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, jak projektant nam odpowie i czy nie będziemy potrzebowali tych pieniędzy, żeby zapłacić temu projektantowi. Jesteśmy pewni, czy się dogadamy z tym projektem. Takie jest moje zdanie, bo my się myli. Sprawa jest tego rodzaju, że w tym momencie... Ja myślę, że jeszcze decyzja nie została podjęta, więc Skubin na niedźwiedziu jest wniosek formalny, żeby, rozumiem, za wyburzeniem lub przeciw. Tak jest. Przeciw i dopiero potem potem wniosku tak, do... Taki wniosek pada. Tak jest. To jest za wyburzeniem, za wdrożeniem procedury w celu wyburzenia budynku starych szkół w Więckowicach. Tak, proszę. Przejdziemy do głosowania komisjami. Tak? Pozwolę sobie, że komisja... Wniosek. Poszczególne komisje będą... Jest to posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy. Czyli każda z komisji musi podjąć własną tu opinię i decyzję. Kto z Komisji Oświaty jest za podjęciem procedury wyburzenia budynków starej szkoły w Więckowicach? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie ma. 5-1. 5 za wyburzeniem, jedna osoba przeciw. Komisja Rolnictwa. Członkowie Komisji Rolnictwa, proszę o przegłosowanie wniosku formalnego, który złożył radny Wojciech Dorna. Kto jest za? Siedem osób. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Nie ma. 9 osób. Tak. Komisja Budżetu. Kto jest za wnioskiem pana Wojciecha? 5, 6, 7. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W takim razie wszystkie trzy komisje zdecydowaną większością głosów opowiedziały się za wyburzeniem tego budynku. Czyli czy za tym w tej chwili idzie jakiś kolejny wniosek? Kolejny wniosek jest naturalny w tej sytuacji, że należy te pieniążki, które są tam na ten projekt, należy ten projekt wstrzymać. Rozmawiać z projektantem w celu uniknięcia ewentualnych kar, żeby zrobił projekt, który będzie potrzebny do wdrożenia procedury rozbiórkowej. Natomiast, panie wójcie, również prośba w tej sytuacji, nie wiem, czy to będzie z pieniążków remontowych, czy jakikolwiek inny, o zawarcie jakiejś kwoty w celu adaptacji w budynku szkolnym w Więckowicach, pomieszczenia na siedlice wiejskie. W takiej sytuacji musimy podjąć niezwłoczne działania mediacyjne z panem czy z panią tym projektem, z tego względu, że kwota jest do końca roku. Znaczy, dlatego pytałem dzisiaj, bo się kończy rok. Zrealizowane, a tak naprawdę mamy maksymalnie 2 sesje tego roku. Niewykonane. Zaplanowane, więc trzeba będzie decyzję podjąć w tym przypadku. Spróbujemy porozmawiać, bo tam już są jakieś kary z tytułu zerwania umowy. Do tej pory z tytułu gminy nie zrywał. Chyba, że była jakaś tam opisałość projektu. Czyli mam rozumieć, że na chwilę obecną ten... Jeśli się uda, to już na sesji będziemy mieć tą informację. Się udało nam. Znaczy, mi tylko o to chodzi, że dzisiaj nie podejmujemy żadnej zmiany w budżecie, ani w nazwie. Nie, no, zgodnie z Waszą wolą, czy z wolą tutaj, znaczy, decyzja jest taka, żeby przygotować do procedury wyburzenia.
Natomiast my mamy w budżecie projekt, realizację projektu. Spróbujemy jeszcze wykorzystać ten czas do sesji na rozmowę. I zaproponować to jest. Biurem projektowym, czy uda nam się jakoś tak, mój wniosek jest zasadny, bo właśnie chcieli rozmawiać oczywiście. Bo to jest podobne, że tak powiem, w przypadku takiego obiektu, to jest podobna procedura, tak trzeba przeprowadzić jego inwentaryzację i też jakby taki wstępny projekt. Dobrze, czyli zamykamy ten temat. Proszę Państwa, reszta, pozostała część budżetu została omówiona. To był chyba ostatni punkt. Jeszcze jest wieloletnia propozycja. Wieloletnia jest osobna. Musimy przegłosować zmiany w budżecie, które przedstawiła nam Pani Skarbnik. Zatem Komisja Oświaty, kto jest za zmianami w budżecie, które zostały przedstawione przez Panią Skarbnik, proszę podnieść rękę. 6 osób jednogłośnie, dziękuję. Komisja Oświaty, przepraszam. Komisja Rolna. Członkowie Komisji Rolnictwa, kto jest za, przyjęcie się do pozytywną opiniowaniu projektu budżetu. Dziękuję. Komisja Budżetu, kto jest za, proszę podnieść rękę. 6, 7, 1. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymał. No to 8. Henio, tak. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wieloletnia prognoza finansowa. Punkt 15. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian. Tutaj w zakresie w załączniku pierwszym i drugim zmiany, jakie nastąpiły, są dostosowaniem do zmian wynikających z uchwał przedsięwzięcia. Były zmniejszone zadania inwestycyjne w zakresie Dąbrowy, budowa kanalizacji sanitarnej i Dąbrowa budowa kanalizacji sanitarnej, całogrodowa, sadowa, działkowa i Dąbiewiec, remont Stegowy. I w tym zakresie zmniejszaliśmy wydatki, w związku z tym też zmniejszyły się wydatki w przedsięwzięciach. Jeśli chodzi natomiast o wieloletnią prognozę finansową, no to dostosowane były zmiany tutaj do zmian wynikających z uchwały. Czyli generalnie to, co zmieniliśmy w budżecie, zmienia się ma wpływ również, na zmiany. Tak jest, zmienia się również niektóre z tych punktów, które są przechodzą na rok następny, które, inwestycje wieloletnie zmieniają się w wieloletniej prognozie finansowej, jednocześnie zmiany następują w wydatkach bieżących i dochodach bieżących. Tak, także to wszystko, co dzisiaj zostało przedstawione na budżecie. Czy jakieś pytania Państwo macie? Jakieś uwagi do wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Komisja Oświaty, kto jest za zmianą wieloletniej prognozy finansowej, proszę podnieść rękę. 6 osób jednogłośnie, dziękuję. Proszę o przegłosowanie, kto jest za. 8 jednogłośnie. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu, kto jest za, proszę podnieść rękę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. Dziękuję. Dobrnęliśmy do ostatniego punktu. Jeszcze to, co... Aha, przepraszam, w sprawie zmiany pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu. Jeszcze jedna tutaj została. Dodatkowa sprawa. Oddaję głos Pani Skarbnik. Tutaj jak w tym roku też na 2015 rok była pomoc finansowa w zakresie dróg, utrzymanie bieżące dróg i chodników dla powiatów w wysokości 20 tysięcy. I konieczne jest podjęcie tej uchwały, żeby można było to ująć w budżecie na przyszły rok, w projekcie budżetu. Zaczynam dyskusję. Czy są pytania? Proszę. Panie Wójcie, kto to sobie po prostu dał te swoje dane odnośnie powiatowi? To sam powiat? Sam powiat? Porozumienie jest podpisane teraz w zakresie, bo z tego tytułu czy nie ma? No, bo tak nie mówię, chodzi mi o to, mówię, bo gdzieś
miejscami, to nie są cztery miejscowości, bo przecież znaczy, to nie są nasze rolniki. Tak, też są podmiarcie drogowe. To nie są wszystkie, ale to są te drogi, które są objęte akurat tym porozumieniem, o którym przeznaczone i od tego podmiotę jest widzące. To właściwie jest chyba neutralne do mnie. Nie wolno. Neutralne, bo to jest to, że przed tego mamy jako z tytułu porozumienia, ale na jakiejś takiej informacji. Dobrze. No. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Komisja Oświaty, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu? Proszę podnieść rękę. Jednogłośnie dziękuję. Komisja Budżetu Rolna. Kto jest za? Proszę o przegłosowanie. 8 jednogłośne. Dziękuję. Komisja Budżetu, proszę o wyrażenie opinii. Kto jest za? 3, 4, 5, 6, 7. Dadzinek. Głosował za. No. Nie widziałem. 7. Dziękuję. I przechodzimy do w takim razie ostatniego. Nie jest to uchwała. Znaczy nie jest to projekt uchwały, ale punkt bardzo ważny, proszę Państwa, bo zbliża nam się koniec roku. Nie, to jest było. Zbliża nam się koniec roku, w następnym roku będziemy musieli poważne decyzje odnośnie naszej oświaty gminnej podjąć. Dlatego oddam głos pani... A przepraszam, panu Wójtowi. Wójt będzie referował. Chodzi o obwody gimnazjalne w gminie Dopiewo. No, proszę Państwa. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, temat wywołaliśmy, bo tak jak tutaj przewodniczący Komisji Oświaty zauważył, uważamy, że temat jest dość ważny, ponieważ z tą naszą oświatą będziemy mieli prędzej czy później problemy, jeśli chodzi o pewnego rodzaju równomierne obciążenie budynków, którymi dysponujemy, dostosowanie sieci do potrzeb. No nie, to będzie problem jeszcze większy, natomiast ja powiem tylko krótko, proszę Państwa, co do likwidacji, bo tutaj oczywiście w mediach różnego rodzaju informacje się pojawiają, natomiast no, trzeba sobie, znaczy ja nie uważam, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, że gimnazja będą zlikwidowane na przykład z dniem 1 września 2016 roku, bo to jest po prostu za mało czasu. Także tak czy siak pewnego rodzaju zmiany chcielibyśmy zaprezentować. Znaczy ja tak naprawdę to wystąpienie jak gdyby powód próby zmian obwodów, bo tutaj oczywiście za tym musi iść stosowna uchwała, którą, że tak powiem, Państwo będziecie uchwalali. Upatruję w jednej ważnej rzeczy, a mianowicie w ilościach uczniów w gimnazjach. I to jest najważniejsza sprawa. I zacznę od tego, jak naszym zdaniem najprościej jest te zmiany w gimnazjach przeprowadzić. Mianowicie, a za chwilę na poparcie przedstawię liczby, które jak gdyby tej idei przyświecają. Znaczy na dzień dzisiejszy obwód szkoły podstawowej w Dąbrówce jest w obwodzie gimnazjalnym gimnazjum w Skurzewie. Najlepiej byłoby przenieść cały obwód gimnazjum, przepraszam, szkoły podstawowej w Dąbrówce do obwodu gimnazjalnego gimnazjum w Dopiewie. Ja tutaj rozpoczynam, mówię, dyskusję. Państwo dzisiaj nie podejmujecie żadnych decyzji, nie ma żadnych uchwał. Jeśli chodzi o uchwały, to raczej styczeń, luty przyszłego roku, także czas jeszcze mamy. Myślę, że to dobry czas właśnie na dyskusję. Jaki jest, proszę Państwa, jaki będzie stan na 1 września 2016 roku? Jeśli, proszę Państwa... Mogę przerwać, tak proszę mi tu nie uspokoić. Dlatego ten temat nie jest wybrany praca w komisji najpierw i w komisji oświaty.
dopiero wiesz, no byśmy przedstawili nasze, nie wiem, koncepcje, propozycje i tak dalej. Może ja wyjaśnię, może ja wyjaśnię czasem. Była taka rozmowa, żebyśmy to dyskutowali na Komisji Oświaty, ale uważamy, że jest to tak ważny temat i generalnie dotyczący właściwie większości tutaj, większości mieszkańców gminy, że wójt zdecydował się przedstawić to na komisji wspólnej, nie? Bo na komisji oświaty, jakbyśmy dyskutowali, no jednak to grono radnych było dużo mniejsze. Chcemy przedstawić wszystkim radnym i wtedy wywołać dopiero dyskusję, przeniesiemy ją na komisję. Mamy czas. Wtedy przeniesiemy ją na komisję. Także, żeby każdy z radnych został zapoznany z tym tematem, a później na komisjach już będziemy na ten temat dyskutować, każda komisja poszczególna na swoim gronie, tak? No rozumiem, ale kolejność jest trochę też nieuzasadnione, bo dyskutujemy teraz, wszyscy bez rady wie o tym, co chodzi. Dzisiaj nawet nie musimy rozwijać tej dyskusji. Możemy tam zadać kilka pytań i tak dalej, ale ja myślę, że dopiero przedstawiamy temat. Natomiast każdy niech się spokojnie zastanowi, przedyskutuje to w gronie własnej komisji i dopiero wtedy będziemy jakby tą dyskusję rozwijać. Bo dzisiaj nawet po otrzymaniu tych informacji one będą zbyt świeże, zbyt gorące, żebyśmy... Proponuję tylko, żebyśmy dzisiaj otrzymali informację od pana wicewójta, nic więcej na temat dyskusji, przenieść to na komisję, pokażę, bo dzisiaj na gorąco to będzie burza. Natomiast ja uważam, że powinno się to przenieść później na komisję na podstawie tych informacji. Natomiast fajnie, że ta informacja dotrze do wszystkich radnych. Rzeczywiście tematyczną komisją, bo tego jest Komisja Oświaty i niech Komisja Oświaty się tym zajmie. Podejrzewam, że na komisjach innych również, proszę. I robocza też. Tak, no uchwały. A na Komisji Oświaty niekoniecznie. Na Komisji Oświaty może przyjść każdy zainteresowany z rady. Nawet mieszkańców również, także że oczywiście nie będzie miał prawa głosu, tak, jeśli chodzi o opinię. Natomiast będzie miał prawo głosu merytorycznego, tak? Dzisiaj fajnie, że się z tą informacją zapoznały. Szanowni Państwo, ta kolejna rzecz jest nieprzypadkowa, że dyskusja odbywa się na forum tutaj naszej komisji wspólnej z tego względu, że decyzja o zmianie obwodu będzie podejmować cała rada, nie Komisja Oświaty. I mamy na tyle dużo czasu, że pozwoliliśmy sobie, żeby ten temat przedstawić wam wszystkim. Bo być może w toku, że tak powiem, tutaj tej prezentacji lub potem wywiążą się gdzieś dyskusje w waszych środowiskach i to Komisja Oświaty będzie tym organem, który zbierze i jak gdyby nam również zaprezentuje rozwiązania, które oczekuje społeczeństwo. Ale nie jako sama Komisja Oświaty, tylko poprzez również te informacje, które możemy pozyskać właśnie między innymi od was. I tak mi się wydaje, że tak było zrobione z panem przewodniczącym, więc kierunek jest najbardziej właściwy. Chyba, że pan da się czuje niedoceniony. Okej, proszę państwa. Proszę państwa. Znaczy generalnie kolokwialnie żeby fochan nie strzelił. Żartuję. Dobra. Okej. Okay. Proszę Państwa, jeśli nie zmienimy obwodów, to 1 września 2016 roku będziemy mieli taki stan, że liczba oddziałów w gimnazjum w Dopiewie spadnie. Dzisiaj mamy 12 oddziałów. Tutaj widać w środkowej kolumnie. Będzie 11. 10. Przepraszam, 3, 4, 3, 10. A tam jest 3, 4, 10. Dobrze, no jest dobra. Jest tak. Przepraszam, umknęło mi, natomiast 3, 4, 4 powinno być. 11 na pewno oddziałów, tak? Czyli jedno rozumiem. 11 oddziałów jest na pewno. Natomiast proszę Państwa, w przypadku gimnazjum w Skórzewie tych oddziałów będzie w przyszłym roku 17, dzisiaj jest oddziałów 16. Gimnazjum no, powoli się już no jest wypełnione w zasadzie pół brzegi przy dzisiejszym obłożeniu, jeśli chodzi o pracę na jednej zmianie. To jest rok, proszę Państwa, 2016. Jeśli byśmy zostawili tę sytuację bez zmian do roku 2020,
to okazałoby się, że gimnazjum w Dobiewie łącznie szacujemy, że będzie około 370 kilku uczniów, a w gimnazjum w Skórzewie 908. Teraz proszę zwrócić uwagę, jaka jest tutaj dysproporcja między ilością sal dydaktycznych, którymi dysponują poszczególne placówki. Tak? W gimnazjum w Dobiewie mamy 18 dużych sal, plus jeszcze w zasadzie świetlica i 6 małych sal językowych, natomiast w gimnazjum w Skórzewie 30 oddziałów i to takich dużych oddziałów, gdybyśmy liczyli po 30 uczniów w oddziale, musiałoby uczyć się w 13 dużych salach i 5 małych. To jest w zasadzie niemożliwe w praktyce. Tak? I teraz, jeśli my byśmy zaproponowali te zmiany, o których Państwu powiedziałem, dotyczą tak naprawdę mieszkańców Gołusek, Palędzia, Dąbrówki i Zakrzewa, bowiem te wsie wchodzą w skład obwodu szkoły podstawowej w Dąbrówce. Jeśli byśmy obwód szkoły podstawowej w Dąbrówce przenieśli do obwodu gimnazjum w Dobiewie, to na dzień 1 września mielibyśmy sytuację taką, że no ten rozkład byłby w zasadzie taki jak dzisiaj. I to jest też dobra informacja, bo na dzień dzisiejszy mamy 12 oddziałów w gimnazjum w Dobiewie. Po zmianach też zostanie 12 oddziałów, a w gimnazjum w Skórzewie będziemy mieli 16 oddziałów. Na dzień dzisiejszy też jest 16 oddziałów. Dlaczego to dobra informacja? No dlatego dobra informacja, że w zasadzie ona nie zmienia w znaczącym stopniu organizacji szkół, zmiany etatów, nauczycieli i tak dalej. Nikogo nie trzeba będzie zwalniać, ani w zasadzie nikogo zatrudniać. I myślę, że to jest dobry czas też na wprowadzenie tych zmian także dzięki temu. Natomiast jeśli byśmy sobie te projekcje przeprowadzili na 1 września 2020 roku, to pamiętacie Państwo, w przypadku Skórzewa wtedy mieliśmy bez zmian 900 uczniów, tutaj mam, a w Dobiewie 377. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie, tych uczniów w gimnazjum w Skórzewie mamy 538, to oczywiście około 540, około 740 w Dobiewie. Co oznacza, że 25 oddziałów byłoby w Dobiewie i 18 oddziałów w Skórzewie docelowo. Co oznacza, że w zasadzie te liczby oddziałów korelują, czy są bardzo do siebie, w sensie jest bardzo do siebie zbliżone obciążenie, że tak powiem, szkół, w sensie lokali, wykorzystanie bazy lokalowej w tych obu gimnazjach. To jest w zasadzie, proszę Państwa, mówię, najważniejsza sprawa. Myślę, że mogłyby Państwa też interesować, pytań pewnie będzie wiele, natomiast na pewno Państwa interesowałaby też taka rzecz, ilu ta zmiana będzie dotyczyła uczniów. Na dzień dzisiejszy ta zmiana będzie dotyczyła około 45-50 uczniów, bo tylu po prostu chodzi do dwóch oddziałów szkoły podstawowej w Dąbrówce, do klas szóstych dzisiejszych, tak? Czyli dzisiaj te zmiany robimy tak naprawdę i ona obejmuje na 1 września 2016 roku, obejmuje grupę około, tak jak napisałem, 45-50 uczniów. No i już powiedziałem o jednej rzeczy też, jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli. Ten fakt, że dokonamy tej zmiany, spowoduje, że nie trzeba będzie robić w zasadzie żadnych większych ruchów w zakresie polityki kadrowej w poszczególnych gimnazjach. Jeśli byśmy tej zmiany nie zrobili, to pewne zmiany, mówię, w zakresie polityki kadrowej też będą wymuszone, no bo to gimnazjum w Skórzewie będzie się rozrastać dużo szybciej niż gimnazjum w Dobiewie i gimnazjum w Dobiewie nam odejdzie oddział. Jeśli
Okej, okay. Proszę Państwa, może, bo tutaj jakieś pytania krótkie też będą. 45-50 odcinek, ale bierzemy pod uwagę też z Pałacyku, bo tam też jedno 6-5. Tak, w Pałacyku, zaraz sobie sprawdzę, ile jest w pałaców. Tak, brałem pod uwagę także uczniów z pałacu. Tyle tylko, że proszę pamiętać, że uczniowie z pałacu chodzą tak naprawdę, to nie tylko uczniowie z Dąbrówki i ze szkoły, są w wodu szkoły podstawowej w Dąbrówce. Większość tak, ale nie 100%, bo tam są dzieciaki z całej naszej gminy. Kończąc, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że myślę, że sensowne będzie zaproponowanie przez nas, oczywiście także po dyskusjach w Komisji Oświaty, zaproponowanie ewentualnej uchwały do podjęcia przez Państwa w styczniu 2016 roku. Nie mamy tutaj jakiegoś obligo wynikającego z innych ustaw, tak, że musimy to zrobić jakoś do końca stycznia na przykład. O tyle tylko, że chodzi o to, że jak już się tematem zajmujemy, to trzeba te decyzje podjąć, a prawda jest taka, że arkusze organizacyjne szkół, które te zmiany będą uwzględniały, muszą być przygotowane do końca kwietnia, więc to no, na pewno nie może być później z organizacyjnego punktu widzenia niż moim zdaniem tak de facto w lutym. Ja wpisałem styczeń po to, żeby no bo myślę, że do tego czasu zdążymy temat przedyskutować i tak to widzę. Jeśli są jakieś, chociaż miało nie być za dużo pytań, jeśli są pytania, to... Tak. Zakładając, że zmienimy te obwody, tak? Czyli że obwód szkoły do Krótka będzie chodził do gimnazjum do Tokiewa, mam takie pytanie, czy inaczej, co może, czy rejonizacja zablokuje 100% dopływ uczniów do gimnazjum Skórzewa z Dąbrówki? Wiadomo co, przez Skórzewo jest pierwsza droga na Poznań, a to rodzice podwiozą na to, tak dalej. A tu już jest gimnazjum. No nie, pojedyncze sprawy, ale jeżeli wszystkich uczniów kierujemy na Rokiewo, to pytanie jest moje takie, na jakiej podstawie dyrektor gimnazjum w Skórzewie może odmówić przyjęcia ucznia? Tak jak powiedziałem, może ja tutaj odpowiem od razu panu radnemu. Ja nie sądzę, że ja nie sądzę, że od 1 września gimnazjów nie będzie. Tak? Jeśli mogę powiedzieć, tak, znaczy na dzień dzisiejszy stan prawny jest taki, jaki jest. Pani minister, nie wiem, czy już zaprzysiężona, czy nie, pewnie nie, dzisiaj zapowiada, że na styczeń od stycznia będzie rozpoczęty okres konsultacji społecznych w zakresie zmian w gimnazjach. Gdyby pan radny mnie pytał, czy od 1 września sześciolatki zostaną w przedszkolach, to mogę powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem tak, bo to jest łatwe do zrobienia, nie powoduje napięć społecznych i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o gimnazja i o ich kompletną likwidację, to w moim przekonaniu jest to, oczywiście można zrobić wszystko, ale jeśli nowe władze jakieś tam standardy będą zachowywały, konsultacje i tak dalej, to nie jest możliwe do zrobienia, bo tak jak powiedziałem, w kwietniu
wszystkie, w zasadzie kwiecień to już jest taka data, kiedy organizacja wszystkich szkół jest przygotowana, więc oni nie mają czasu jak gdyby do 1 września, tylko jak już to do kwietnia. Natomiast na dzień dzisiejszy stan jest taki, jaki jest i tyle. My podejmujemy decyzję dla dzisiejszego stanu. Panie Pucie, nie trzeba wychodzić jeszcze z tematy teraz politycznie, ale wiemy, że inne postulaty obecnej władzy jest mało realne do wprowadzenia w kraju i myślę, że to jest akurat tym bardziej, te propozycja jest łatwiejsza niż reszta, co oni proponowali i zaczynamy od tego. Ja też powiem tylko jedno. Ja może bym powiedział w tej sytuacji. Ale proszę po kolei. Tak czy inaczej, moim zdaniem, niezależnie od tego, co te władze, rząd w Polsce zrobi, czy wprowadzi te likwidacje tych gimnazjów od września 2016, 2017, czy w ogóle tego nie wprowadzi, my i tak musimy się przygotować na ewentualność niezrobienia tego i zmiany realizacji. Bo jeżeli dokładnie, ale nie, my się musimy na to przygotować, bo jeżeli władza do 2016 roku, do 1 września nie wprowadzi tej likwidacji, no to my musimy mieć ugotowany wariant. Jeżeli wprowadzi, to nasza praca pójdzie na marne, ale my bez tego wariantu nie możemy być. Że my nie możemy za 5-12, bo jest zlikwidowana nam gimnazja i teraz się chwyci za głowę, co dalej robić. No musimy być przewidywani, troszeczkę do przodu przewidywać, a jeżeli władze zwierzchnie zrobią zupełnie inną reformę, coś innego, no to wtedy powiemy, no dobra, będziemy się zastanawiać, w jaki sposób zrealizować szkoły podstawowe ośmioklasowe. Bo też będziemy mieli problem, bo budynki mamy i trzeba w jakiś sposób je zagospodarować, nie? Ale na dzień dzisiejszy ja uważam, że prawidłowa kolejność, że już teraz o tym wiemy, chyba do końca lutego jest, albo do końca marca jest zmiana realizacji, musi być, tak? Do końca lutego, tak przypominałem sobie z ubiegłych czasów. I dobrze, że mamy te informacje. Myślę, że teraz, jeżeli zaczniemy o tym dyskutować, to żaden rejon tu nie wyjdzie, bo podejrzewam, że prześpimy się z tym, przedyskutujmy to w własnych środowiskach. Przedyskutuje to i przeliczy jeszcze Komisja Oświaty, przedstawi nam, podejrzewam, że na poszczególnych komisjach tematycznych również ten temat się pojawi, bo on się pojawi samoczynnie. Dla mnie najważniejsze informacje, które tu były, to są, dlatego że przedstawiono mi ilość uczni, ilość oddziałów, przewidywalność, jaka może być i w jaki sposób można to zagospodarować. Zdaję sobie sprawę, że to jest tylko informacja, natomiast ten ostateczny kształt wyniknie z dyskusji, pewnie jeszcze udoskonaleń, dlatego że to jest tylko informacja. Jeżeli można... Z tego, co czytałem, dyskusję, przepraszam, to proszę. Poczekaj, no Mariusz był przed, to Jacek, później ty ja. Nie mieliśmy dzisiaj dyskutować, ale jak się wywiązała dyskusja, to powiem tylko tyle, że to, co Wojtek powiedział, w 100% popieram i powiem tylko, że obecna pani minister, jeszcze jak była kandydatką na panią minister, powiedziała, że proces wygaszania gimnazjum będzie trwał 3 lata, w związku z tym, Nie będzie to tak, że od 2016 nie ma gimnazjów i koniec, bo to będzie proces. Chociaż nigdy nie mówi nigdy. Tylko innego. No właśnie, bo to jest władza. Ale po prostu nie można tego zrobić i odciąć jedną datą przez 1 września 2016. To będzie proces wygaszania powolnego. Pani na te rytualne sprawy. Nie ma innego. Techniczne pytanie, panie Bucie, jeżeli zmieniamy to wody w luty, a uczniowie z Dąbrówki rozpoczęli 1 klasy w tym roku w gimnazjum w Skórzewie, to oni to gimnazjum kończą w Skórzewie, czy przechodzą do Dąbrówki? Oczywiście kończą w Skórzewie. Dzisiejsze 6 klasy z Dąbrówki zaczynają w gimnazjum w Dąbrówce. Nie chcemy robić zmian rewolucyjnych, tylko rewolucyjne. Z tego co, bo nie ukrywam, jakaś tam dyskusja czy wymiana myśli się toczy już w internecie na ten temat. Tam bodajże
głównym jakby przeciwnicy tej naszej koncepcji, którą ja uważam za logiczną, podnoszą rzekomo niski poziom nauczania w dobie. Proszę? Nie? Ale jeszcze raz. Że podnoszą niski, rzekomo niski poziom nauczania w dobie. No więc ja mówię, co wyczytałem. Broń Boże, nie lansuję tutaj czegoś, bo może nieprawdziwe i tak dalej. Tylko zmierzam do tego, że tego rodzaju pomysły potem się przekładają na opinię publiczną i na coraz większy opór, tak, społeczny. W związku z czym trzeba by to rzeczywiście zawczasu zrównoważyć i zareagować na ewentualne takie żeby no, reagować zawczasu. Tylko to wygląda tego, co wygląda w ten sposób, że jak nie ma argumentu, to się tworzy demagogię. No, tak jest. Panie Ola, nie wiem, co powie. Panie redaktor, chciałem, bo jakby... Moment. Panie Ola odpowie na twoje, na twoją tutaj sugestię. Ja myślę, że te opinie wynikają z tego, że poziom szkół się określa tylko na podstawie wyniku procentowego egzaminów zewnętrznych. Jako taki najważniejszy, no... Pytanie, czy najważniejsze, mówi się w tej chwili też, że ten egzamin jest likwidowany, bo to już jest kolejna, inna sprawa. Natomiast biorąc pod uwagę wiele takich wskaźników, którymi można jakość tych szkół ocenić, ja na przykład powołam się na taki wskaźnik, który mierzy przyrost wiedzy i umiejętności, mierzy efektywność szkoły, tak zwaną edukacyjną wartość dodaną. To ona jest zresztą publicznie dostępna w internecie, można, każdą szkołę można w ten sposób zbadać i zobaczyć ten wynik, to porównując na przykład nasze dwa gimnazja, to gimnazjum w Dopiewie ma tę efektywność wyższą. Czyli jest to szkoła, która jest, ma bardzo duży przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Nabiera tych uczniów z niższymi trochę wynikami, no, bo uczniowie są różni, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o jakość pracy szkoły, ta jakość jest bardzo dobra. Ja analizowałam ten wskaźnik na podstawie co najmniej czterech lat już wstecz, bo one są trzyletnie. I ten tegoroczny jest bardzo wysoki, poprzedni też. On jest wysoki w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ale humanistycznych jest też, humanistycznych jest dokładnie, jeśli chodzi o efektywność, taka sama w tym roku jak z Kurzewa. Natomiast przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest wyższa niż gimnazjum w Skurzewie. Natomiast procentowy wynik rzeczywiście gimnazjum w Skurzewie ma wyższy niż gimnazjum w Dopiewie, bo wynik na wejściu tych dzieci już jest wyższy. Także jeżeli mamy oceniać jakość pracy szkół, to gimnazjum w Dopiewie nie ma... Dlatego co powiedziałem, że ponieważ często te podróże komunikacyjne strasznie straszą, że rzeczywiście ktoś, kto wozi się sam do Poznania po drodze miałby, po pierwsze to mamy do czynienia nie z filmami dziećmi, tylko już z gimnazjalistami, to jest pierwsza sprawa, no ale to jakby każdy chce mieć wygodnie, tak, i to stąd się bierze, że potem się często kreuje niesprawiedliwe oceny. Te szkoły są bardzo, mają wysokie wyniki w porównaniu do szkół poznańskich też. To są naprawdę bardzo wysokie wyniki. Ania, ja proszę. Pytanie, to właśnie, kto mierzy ten wskaźnik, o którym pani mówi, na czym to polega? Bo tutaj wiadomo, że jest niezależna jakaś tam komisja egzaminacyjna. I ten wskaźnik też, niezależny, też, tak. To jest wskaźnik, który jest mierzony przez Uniwersytet Warszawski i przez niezależną komisję, która działa przy ministerstwie. Także to są te, jakby ten sam, mierzy się je na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, które są mierzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. I bazując na tych danych, Zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej mierzy efektywność. Także to są wyniki niezależne. One nie są w żaden sposób tutaj przez szkoły czy przez nas jakoś tam przekombinowane. One są obiektywne. Przemek? Ja chciałbym tutaj wyrazić swoją opinię, że tutaj bezzasadnym jest na razie chyba debatowanie, czy tak dobrze byłoby zrobić, czy niedobrze. Moim zdaniem trzeba tak zrobić, bo nie ma innej możliwości. Mamy duże gimnazje wybudowane, nie możemy to zostawić pustego, a po to, żeby przeładować z kolei gimnazjum w Skurzewie, więc to jest, jak to ktoś powiedział, oczywista oczywistość, więc... Czy, jeżeli mogę, słuchajcie, tutaj jest słuszna uwaga, że dzisiaj zostało nam to przedstawione. Musimy na pewno.
doproszę jeszcze, Mariola. Czy te 18 oddziałów w Skórzewie w 2020 roku umieści wszystkich? Ile mamy w tej chwili oddziałów? 16. 16, czyli dodatkowo dojdą dwa. Tak. A jeśli nie dokonalibyśmy zmian, byłoby 30 oddziałów, czyli dodatkowo 30. Nie, ja myślę o tym, czy nawet po tych zmianach tak. nie będzie problemu. Będzie jakaś tam częściowa zmianowość, ale to... Jeśli mogę. Słuszna tutaj uwaga padła ze strony Wojtka, że dzisiaj zostaliśmy zapoznani z tym. Wiemy to na podstawie cyfr i liczby, jak to wygląda. To, co powiedział Przemek, też jest dla mnie to jest oczywiste, bo musimy tą zmianę zrobić. Najlogiczniejsza jest taka, bo to nie jest dyskutowane od wczoraj, muszę wam powiedzieć. Z wójtem rozmawialiśmy na ten temat już kilka miesięcy temu. Wójt tutaj ze swoim zespołem nad tym pracował z panią Małą i najlogiczniejsze rozwiązanie na razie nam przedstawiają. Na pewno będziemy na ten temat dyskutować na Komisji Oświaty w wspólnym zespole. Są tam radni z tych miejscowości, których to głównie dotyczy. Natomiast wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem i będzie im na pewno bliski ten temat, ja zapraszam na tę Komisję Oświaty. Komisja Oświaty... Proszę? Już mówię. 2 grudnia, tak, Damian? Przepraszam, 30 grudnia. Ale... Poniedziałek 30 listopada. Poniedziałek 30 listopada. Do końca tego tygodnia ustalimy termin komisji. Tak? Natomiast ja bym chciał wam tylko jedną rzecz zwrócić uwagę. Na jedną rzecz. Jest to gimnazjum. I patrzmy na to, jak na uczniów gimnazjum, tak? Jak ktoś jeszcze uczniów gimnazjum wozi swoim samochodem do domu, to sorry, no tylko tyle mogę sobie dołożyć. Na razie. Patrzymy na to, bo dzieci w naszym czasie, jak dzieci na gimnazjum, to ja powiedzieć, że to jest. No więc dlatego my, może poprawmy ich relacje z tymi dziećmi. Jedna jeszcze uwaga. Przewodniczący, no moment, przewodniczący za chwilę powinien zacząć oficjalnej komisji. Także jeszcze proszę. Jedna jest uwaga, sesja przyjmująca budżet proponowana jest na 14 grudnia. Proszę zarezerwować sobie czas. Ona będzie też troszeczkę wcześniej jak normalnie, bo po południu będą odbywały się już spotkania z mieszkańcami, te wigilijne i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym 14 na pewno, a czy godzina 13 czy 14? Natomiast i na pewno nie działa. Natomiast jutro jest komisja budżetu, komisja, która też wspólna, która przedstawi nam propozycję do budżetu. Zamykam posiedzenie Komisji Oświaty. Zamykam posiedzenie Komisji Budżetu.